Trenował właśnie Josha Gutfreya jako ten szósty obrońca. Sędziowie dzisiejszego spotkania, jako główny zaprezentuje nam się Markus Krawinkel, Niemiec, są właśnie na naszych ekranach, a na liniach, podobnie jak było to w poprzednich dniach, polscy sędziowie Marcin Poglak i Wiktor Zięć. No i wreszcie teraz kibice GKS-u dali tutaj odpowiedź kibicom z Coventry, którzy już od godziny są tutaj na lodowisku i robią ogromną wrzawę. Będą dzisiaj dopingować zespół, który w poprzednim sezonie Ligi Brytyjskiej, Ligi EIHL, czyli Elite Ice Hockey League, zajęli w sezonie zasadniczym prawie szóste miejsce, ale wygrali w fazie play-offy. No w Lidze Brytyjskiej za mistrza uznaje się zespół najlepszy w sezonie zasadniczym. Przed rokiem był to Sheffield Steelers. Natomiast te play-offy mają troszkę inną formułę turniejową i też trochę inna ich ranga. Zwycięzca tych play-offów, nazwijmy, właśnie występuje w Pucharze Kontynentalnym. Zespół trzeci w tym sezonie rywalizował w hokejowej Lidze Mistrzów. To właśnie widzieliśmy tą barwną grupę kibiców z Coventry, która od początku tego turnieju dopinguje swój zespół, a teraz są już kibice GKS-u i oni będą tutaj starali się pomóc mistrzom Polski w odniesieniu zwycięstwa. Średnia wieku zespołu z Coventry 28 lat, to doświadczona drużyna. W składzie jest 8 Kanadyjczyków, 2 Amerykanów, 1 Słowak, 1 Włoch, no i tylko 6 Brytyjczyków, z czego trójka urodzonych w Kanadzie. No widzimy już pierwszą prowokację zespołu Coventry. Przy prezentacji przejechał między naszymi zawodnikami i spróbował już prowokacji pierwszej. No, Brytyjczycy będą próbowali tutaj wytrącić z rytmu, wytrącić z równowagi nasz zespół. Tak jak mówiliśmy, to głównie Kanadyjczycy i Amerykanie, a zatem doświadczeni zawodnicy znający no, różne takie hokejowe sztuczki, także i takie prowokacje przedmeczowe. Rozmawialiśmy przed meczem, ja obawiałem się, że w normalnym hokeju raczej zespół tyski ma szansę w dzisiejszym meczu osiągnąć sukces. Natomiast należy się obawiać takich spraw pozameczowych, tak widzimy. Jeszcze mecz się nie rozpoczął, a już iskrzy. No, miejmy nadzieję, że sędziowie szybko zapanują tutaj nad sytuacją. W międzyczasie widzieliśmy prezentację obu bramkarzy w bramce Coventry Blade. Brian Stewart, 30-letni Kanadyjczyk, 196 cm wzrostu, 91 kg wagi. Drugi jego sezon w Lidze Brytyjskiej, w poprzednim uznany za najlepszego bramkarza Ligi EIHL ze średnią 92,1% obronionych strzałów. W tym sezonie nieco słabiej, ale też zespół Coventry wpisuje się nieco słabiej w 10-zespołowej Lidze EIHL. Po 8 meczach Coventry Blades dopiero na miejscu 9 z 7 punktami. W Lidze Brytyjskiej są 2 punkty za wygraną, 1 punkt za porażkę, za wygraną, za porażkę po dogrywce bądź rzutach karnych. Ostatnie 2 mecze, wygrana z Nottingham 4-3 i porażka z Belfast Giants aż 8-10. No, prawdziwie hokejowy wynik na tafli w Coventry w meczu ligowym. Otrzymuję informację, że już przed meczem pierwsza kara, 10 minut za niesportowe zachowanie dla Borisa Walawika, 29-letniego Słowaka urodzonego w Nitrze. To on tutaj sprowokował całe to zajście, które miało miejsce na środku lodowiska. No to jest ważna informacja, dlatego że jeżeli widzimy składu przy 6 obrońcach, jakich ma zespół brytyjski, będą musieli pierwszą tercję, pierwsze 10 minut grać praktycznie 5 obrońcami. Chyba że ten uniwersalny napastnik będzie pełnił rolę szóstego obrońcy. No i czekamy. Boris Walabik właśnie już tutaj pokornie zajmuje miejsce w boksie kart. To korzystna na pewno okoliczność, tak jak mówiłeś, dla polskiego zespołu. No ale ten Boris Walabik, no spodziewaliśmy się, że może tak właśnie grać, może prowokować Polaków. Zawodnik, który tutaj wyróżnia się posturą na lodzie, ale hokeista także o sporych hokejowych umiejętnościach. 2 sezony w lidze NHL, w barwach Atlanta Thrashers, 80 rozegranych spotkań, 24 mecze w reprezentacji Słowacji. Także jest to zawodnik, który nie tylko się rozwija, nie tylko prowokuje, ale także potrafi grać w hokeju. No, oprócz Walawika jeszcze 2 dodatkowo zawodników, którzy byli draftowani, to jest Podłej i Lukaczewicz. No i gra rozpoczęta. Krzyszanie, przypomnijmy, w biało-czarnych strojach atakują w tej pierwszej tercji na prawą stronę ekranu. Pierwszy raz
przy sędziowie Kwistka po 10 sekundach. Będzie uwolnienie i gra przeniesie się przed bramkę Briana Stewarta. Dodajmy w uzupełnieniu, że w bramce DKS-u Tychy, podobnie jak w dwóch poprzednich meczach, 31-letni Czech Stefan Żywar. Rozgrzewa się tam jeszcze Brian Stewart. Walka o krążek. Udało się mistrzom Polski utrzymać go w strefie ataku, ale jak widzimy, Brytyjczycy ostro grają fizycznie, a właściwie brytyjski zespół, bo tak jak mówiliśmy, w przewadze są tam hokeiści z oceanu. I ponownie wybity krążek na uwolnienie. Te pierwsze zmiany są bardzo ważne, dlatego że ważny jest pierwszy kontakt z krążkiem, pierwsze podanie. Zawsze wymaga się od zawodników, żeby to pierwsze podanie było celne, żeby pierwsze wejście ciałem było dobre. Idealną sytuacją było, żeby przy pierwszym kontakcie z krążkiem oddać celny strzał na bramkę, a należy jeszcze chyba bramka. Wygrywają to zdziwienie Brytyjczycy. 30 sekund spotkania dopiero upłynęło. Ostra fizyczna walka na bandach, ale takiego właśnie meczu się spodziewaliśmy. Dzisiaj grają dwa najlepsze zespoły tego turnieju. Nie najlepiej ostatnio wiodło się polskim drużynom w rywalizacji z zespołami brytyjskimi. Ale spójrzmy, pierwszy strzał, pierwsza spokojna interwencja Stefana Żygardiego. No i nie bardzo miał do kogo zagrać krążek. Decyduje się więc go zatrzymać w swojej łapawicy. Będzie wznowienie w polskiej strefie obronnej. Tylko wędry będzie tak grał, będzie starał się każdą akcję zakończyć strzałem celnym, po strzale celnym na bramkę. Natychmiast dwóch zawodników będzie pressingowało, aby zrobić wznowienie w strefie ataku. Drugi atak w zespole brytyjskim. Cale Tanaka, Neil Trim, Brett Robinson. 10 bramek zdobył w poprzednich meczach. 19, jakie na tym turnieju uzyskali Brytyjczycy. Będzie niestety wykluczenie po polskiej stronie. Kara za przeszkadzanie dla Bartłomieja Pociechy. On teraz zajmuje miejsce w boksie karno, ale ta kara niestety powoduje, że mistrzowie Polski będą mieli o jednego zawodnika na lodzie mniej. No nie jest to korzystna sytuacja. W pierwszej minucie od razu trzecia formacja, chociaż trener widzę puścił ponownie Radka Galanta, będzie musiała się bronić. Neil Trim wybrał to wstawienie za zespołu Tomem Trublejs. No i muszą się bronić teraz Kieszanie, a Anglicy rozgrywają krążek. Michael Pesnel, on tutaj na linii niebieskiej, zagrywa do Bretta Robinsona, dwie bramki jego w poprzednich meczach tego turnieju. Neil Trim, Kanadyjczyk. Dobrze, teraz Kieszanie przejmują krążek, jest okazja, aby go wystrzelić. Tak też się dzieje, chwila oddechu, ale nie za długa. Wymieniona jest dwójka zawodników, którzy byli z przodu. Dwójka obrońców pozostała na linii niebieskiej. Brytyjczycy cały czas z tą samą piątką. Strzał niecelny, próba wystrzelenia krążka po bandzie, udaje się ta sztuka. I teraz indywidualna akcja Kieszan. Dobrze, tutaj oswobodził się spod opieki obrońców. Strzał może niezbyt mocny, ale tutaj pokazaliśmy Brytyjczykom, że także czwórkę potrafimy groźnie skontratakować. No, bardzo ładna akcja Kuba Witeckiego. Szkoda, że nie zdążył przełożyć krążek na forehand, oddać silnego strzału. Mielibyśmy tam zmówienie, oddalenie sytuacji od naszej bramki, ale... Próbujemy przeszkadzać Brytyjczykom już w ich strefie obronnej z wyprowadzeniem krążka. Met Lukaczewicz, trzecia formacja w drużynie amerykańskiego trenera Chucka Webera. Nie udało nam się wystrzelić krążka. Jeszcze 40 sekund do zakończenia kary Bartłomieja Pociechy. Duża ruchliwość polskich zawodników w naszej strefie obronnej. Ale teraz Brytyjczycy, Drew Fisher, amerykański obrońca, zatrzymany dobrze przez jednego z tyskich hokeistów. Strzał znów niecelny, krążek poza lodowisko. No, była niebezpieczna sytuacja. Polarz próbował ślizgiem. Wytworzyła się sytuacja 4-3. No tutaj mamy akcję Jakuba Witeckiego. No szkoda, tam doszedł ten krążek nawet backhandu do Adama Bagińskiego, byłaby szansa na oddanie celnego strzału. Kolejne wygrane wznowienie przez zespół z Coventry. Jak na razie w tym elemencie Brytyjczycy górą. I teraz Jordan Pietrus przed naszą bramką i niestety 1-0 dla zespołu Coventry Blaze. Jordan Pietrus, znany kibicom w Polsce. Poprzedni sezon, tak jak mówiliśmy, spędzony w KH Czartosanok. W 56 meczach 28 bramek, 42 asysty. Najskuteczniejszy zawodnik polskiej hokej ligi poprzedniego sezonu. No i szkoda, że nie udało się go w Polsce zatrzymać. Mógłby już grać w Mistrzostwach Świata w przyszłym roku, bo ma on przecież także polskie korzenie i podwójne kanadyjskie i polskie obywatelstwo. Tutaj błąd naszych obrońców. Jordan Pietrus znalazł się sam przed Żygardiem i pokonał bramkarza Kiskiego. Tak, bardzo dobry strzał pod poprzeczkę z bliska. Bramkarz Żygardy próbował Pateflejem zasłonić dół.
ale znalazł lukę pod poprzeczką i tam bardzo celnie umieścił krążek. A zatem wykorzystują Brytyjczycy przewagę liczebną i od trzeciej minuty prowadzą w tym spotkaniu na lodowisku w Tychach 1-0. Mamy trzecią formację, tą mieszaną w miejsce Jeziorskiego, Patryk Kodur. No jest sytuacja. Próbują Tyszanie szybko odpowiedzieć, nie udało się utrzymać krążka w strefie ataku. Mateusz Gryk teraz na drugą stronę do Wicka. Walczy tam Patryk Kogut za bramką, odzyskał krążek. To podanie trudne do opanowania, ale udaje się utrzymać przy krążku hokeistom gospodarzy. Kotlosz, ale wcześniej ruszona bramka przerwa w grze i będzie chyba kara nałożona na bramkarza za celowe ruszenie bramki. Taką decyzję podejmuje niemiecki sędzia Markus Krawinkel. No mamy szansę wyrównać. Kapitan zespołu Coventry, Ashley Tate, doświadczony, 40-letni obywatel brytyjski, ale urodzony w Kanadzie. Wiele meczów w reprezentacji Wielkiej Brytanii. Ashley Tate, urodzony w Toronto. W angielskiej lidze AHL rozegrał już 619 meczów, zdobywając 223 gole. No ale nic nie wskórał. I Ned Lukaczewicz odsiaduje w tej chwili na ławce kar dwuminutową karę nałożoną za celowe ruszenie bramki. Zespół tyski drugą formacją. Myślę, że Hert będzie grał pod bramką, będzie próbował zasłonić bramkarza. Marcin Kolusz wysoko pod linią niebieską jako ten rozgrywający. Razem z Bartkiem Pociechą będą próbowali narzucać krążek w strefę podbramkową. A Mikołaj Opuski z Jarkiem Rzeszutką będą próbowali swoich szans przy dobitkach. Tutaj na tym turnieju Jarosław Rzeszutko jak na razie 4 bramki, 1 asysta. Mikołaj Opuski z 3 golami i 2 asystami. Marcin Kolusz, który nie grał praktycznie w pierwszym meczu z Partizanem Belgrad, dał mu trener Szejba odpocząć. Tylko jak na razie na swoim koncie zapisał 2 asysty. No ale może te najważniejsze bramki zdobędzie właśnie dzisiaj w rywalizacji z Coventry. Wygrane wznowienie. Bartłomiej Pociecha. On teraz do Hertla. Pociecha strzał. Udaje się pozostać w krążku. Mikołaj Łopuski. Trudna sytuacja, trudny do opanowania krążek. Walczą o niego Polacy teraz na rocznikuLodowiska. Duża ruchliwość także Brytyjczyków grających na Słowieniu. Jarosław Rzeszutko za bramką. Hertl do Pociechy. Mikołaj Łopuski strzela, ale tylko w boczną siatkę. Jest tam Jarosław Hertl przed bramką, tak jak mówiłeś. Marcin Kolusz tutaj teraz na linii niebieskiej rozgrywa krążek. Zagranie do środka. Tam stracił równowagę czeski obrońca Tychów Jarosław Hertl. Brytyjczycy wybijają krążek. No tam dostał mocno potraktowany krosem pod plecy. Zespół tyski bardzo dobrze to rozgrywał. Na razie kilka sytuacji. Dobrze wrzucony krążek do strefy ataku. Bardzo szybko jednak wybijają go Brytyjczycy i teraz trójką atakują. Polacy dwójką w obronie. No, groźna kontra zespołu z Coventry. Zagranie do środka, gdzie już tutaj był Drew Fischer. Ale wcześniej wyłapuje krążek bramkarz Stefan Zigar. No nie chciał ryzykować bramkarz podaniem. Widział, że zawodnicy już praktycznie minutę spędzili na lodzie. Dokonał zmiany. Teraz jeszcze oglądamy ostatnią sytuację pod bramką zespołu brytyjskiego. A teraz wznowienie po lewej ręce Stefana Zigardiego. 59 sekund do zakończenia kary Neda Lukaczewicza. Cały czas Tyszanie w piątkę przeciwko czwórce hokeistów Coventry. Ale jak na razie wychodzimy z akcją z własnej strefy obronnej. Rozjeżdżają się już zawodnicy w ataku. Mateusz Bryk. On teraz wprowadza krążek. Zagranie po przekątnej. Witek. Maksym Kartoszkin. Patryk Kogut. Trzeci atak zatem na lodzie. Kogut na linię niebieską. Kotlosz. No i krążek zatrzymuje z kolei. Tutaj troszeczkę inny wariant rozegrania z dwoma obrońcami pod linią niebieską. No liczymy na to, że Patryk Kogut w dzisiejszym meczu może odzyska swoją skuteczność. No, przypomnijmy, Patryk Kogut powraca do składu po kontuzji. On niewiele grał w meczu z Partizanem, wczoraj nie pojawił się na lodzie. No, dzisiaj trener jednak zaufał bardziej jemu niż młodemu 17-latkowi Bartłomiejowi Jeziorskiemu. Wygrane wznowienie. Rzucenie krążka przed bramkę. Jest Patryk Kogut, bardzo ruchliwy, bardzo dobrze się prezentuje od początku tego spotkania. Szkoda, że Mateusz Bryk nie zdecydował się na strzał z pierwszego, byłaby krążek od razu w strefie podbramkowej. Kotlosz, pozostało 10 sekund jeszcze przewagi liczebnej zespołowi tyskiemu. Próbujemy więc szybko wprowadzić krążek do strefy ataku.
Jeszcze walka o krążek za bramką Coventry. Lukaczewicz już na lodzie, oba zespoły w pełnym zestawieniu. Zagranie przed bramką i teraz kontra Brytyjczyków. Wychodził środkiem Lukaczewicz. Blokowany teraz dobrze przez polskiego obrońcę. No i chyba spalonego tutaj odgwizdali sędziowie w tej sytuacji. No tak, to tak wygląda, że tu będą próby rozgrywania meczu nie w pełnych formacjach. Tutaj spalony był ewidentny. Tak, bo ten krążek odbił się od łyżwy naszego obrońcy, a wcześniej wjechał już do tercji rozpędzony Ned Lukaczewicz. No też ciekawa postać, Kanadyjczyk, ale urodzony w Podgoricy, w Czarnogórze. Przypadek podobny jak nasz Wojtek Wolski, w młodym wieku z rodzicami wyjechał do Kanady. No i tam już uczył się gry w hokeja. No i jest rzeczywiście znakomitym zawodnikiem, o czym najlepiej świadczy, że draftowany był w 2004 roku przez Los Angeles Lakers do ligi NHL, który jednak nie zagrał. Mamy pierwszą zmianę naszej czwartej młodej formacji. Ważna dlatego, że praktycznie ci chłopcy pierwszy raz są teraz na lodzie w tej tercji. Musieli czekać okres gry w osłabieniu. No, w poprzednich meczach to właśnie ten czwarty atak prezentował się znakomicie. Zdobył łącznie aż 13 bramek. On dawał zwykle sygnał do ataku. Kalinowski. No, sędzia sygnalizuje karę. Będzie kara na Kolarzu. Będzie też chyba dodatkowa kara za niesportowe zachowanie. Zaraz zobaczymy. Kara za trzymanie plus 10 minut za niesportowe zachowanie na ławkę. Karl Lozon, 28-letni kanadyjski napastnik urodzony w Montrealu. No i Ryszanie ponownie będą mieli przewagę liczebną. No jeżeli zespół Tyski będzie grał konsekwentnie i utrzyma dyscyplinę, nie da się sprowokować, upatrywałbym w tym szansę na dzisiejsze zwycięstwo. Musi oczywiście do boksu zjechać jeszcze jeden zawodnik, który będzie odsiadywał tę dwuminutową część kary nałożoną na Kanadyjczyka. Jest to dla Lozona trzeci sezon w lidze AHL. Wcześniej 5 sezonów grał na lodowiskach we Francji, w lidze francuskiej. Tutaj na tym turnieju jak na razie 2 bramki i 3 asysty. Zatem dobrze, że Polacy tutaj nie dają się sprowokować. Dobrze jak na razie prowadzi to spotkanie niemiecki arbiter. Piątka Polaków, no i trzeba by odrobić tą jednobramkową stratę. Druga taka okazja w tym meczu. Witecki za bramkę. Ugrany został karą 2 minut za przetrzymywanie. Kolarz tutaj ustawiony na niebieskiej. Strzał ze tego kąta Adama Wagińskiego. Krążek mija jednak brytyjską bramkę i teraz Michał Kolarz. Był tam podłożony koszyk. Pusta bramka, położony bramkarz Jakub Witecki. Nie zdecydował się jednak na strzał. No, druga taka okazja Jakuba Witeckiego w tym meczu. Ale cały czas, przypomnijmy, od 3 minuty po bramce Jordana Pietrusa. To zespół Coventry prowadzi tutaj na lodowisku w Tychach 1-0. Dobrze teraz kijem Zigardi. Adam Wagiński błyskawicznie na drugą stronę lodowiska. No, przygnieciony tutaj do bandy polski napastnik. Ostro fizycznie grają Kanadyjczycy. Przejmują, ale kto musi strzelić krążek na drugą stronę, nie może w okresie przewagi 5-4 doprowadzić do sytuacji 1-1 i próbować wygrać. W okresie przewagi 5-4 należy wytwarzać sytuację strzelecką wyłącznie podaniem i szukać sytuacji 1-1 pojedynku. No już ponad minutę upłynęło kary nałożonej na hokeistę Coventry. No, sygnalizowana jest kolejna kara dla Marcina Kalusza. Tym razem niestety dla polskiego zawodnika za rzucenie na bandę rywala. Ucierpiał tam mocno hokeista Coventry. Już błyskawicznie lekarz pojawił się na lodzie. No, Brytyjczycy, tak jak mówiliśmy, w dość skromnym, tylko 18-osobowym składzie przyjechali tutaj do Tychów. A zatem każda kontuzja no, będzie dla nich miała bardzo duże konsekwencje. Nie wygląda to za dobrze. No tutaj może ja bym w powtórce nie widać tutaj jakiegoś takiego bardzo brutalnego faulu na karę 2 plus 10. Marcin Kolusz zajął już miejsce w boksie kar. 30-letni wychowanek nowotarskiego Podhala. Kapitan naszej reprezentacji narodowej. Spójrzmy raz jeszcze na spokojnie na tę akcję. No nie było tutaj jakiegoś Ja bym powiedział, że faulu nie było. To raczej no, raczej o pechu tutaj można mówić w tej sytuacji. Ucierpiał Kevin Neubel, ale na szczęście kanadyjski obrońca Coventry o własnych siłach zjeżdża teraz do boksu.
2 minuty kary jednak dla Marcina Kolusza. I dodatkowo 10 minut, tak jak mówiłeś. A zatem musi on nie zasłużył na tą karę na pewno tym zagraniem. No tak, myślę, że 2 minuty to wszystko, co tutaj w tej sytuacji powinien podyktować arbiter. No ale chyba zasugerował się tymi konsekwencjami uderzenia w bandę kanadyjskiego obrońcy. 4-4. Taką sytuację mieć będziemy jeszcze przez 39 sekund. A później w przewadze grać będą Brytyjczycy. Marcin Kolusz wyłączony z gry, no ale mamy 14 napastników do dyspozycji, więc tutaj ta luka na pewno zostanie wypełniona. Prawdopodobnie Dawid Majow zajmie jego miejsce w pierwszym ataku. Spalony. Nie miał więc szansy brytyjski napastnik Russell Cowley. Jedyny w drużynie Coventry reprezentant Wielkiej Brytanii z ostatnich mistrzostw świata, które w kwietniu tego roku się odbyły. Brytyjczycy występują o jeden szczebel niżej w dywizji pierwszej B. No ale w tych mistrzostwach rozgrywanych w Holandii dość nieoczekiwanie przegrali z Koreą Południową i to Koreańczycy zagrają w kwietniu przyszłego roku w Katowicach w mistrzostwach dywizji pierwszej A, a Brytyjczycy ponownie będą musieli walczyć w dawnej pokojowej grupie C. Czeka nas niedobry okres gry, dlatego że za niecałe 15 sekund będziemy grali ponownie w osłabieniu 5-4. Ale na razie jeszcze ja słyszę szutko. Jest tutaj Mikołaj Łopucki z prawej strony lodowiska. Niezbyt dokładne było to podanie, nie miał możliwości, aby od razu wprowadzić krążek do strefy ataku. Strzał i Jarosław Rzeszutko już tam przy bramkarzu, aby mieć wstawienie w strefie ataku, bo pozostała minuta i 18 sekund do zakończenia tej dwuminutowej części kary Marcina Kolusza. No to jest ważny okres tej tercji, dobrze, że Jarek aktywnie zagrał pod bramką Coventry, wymusił, by bramkarz nie mógł krążka zagrać. Wznowienie, zawsze będzie można zarobić kilka sekund grając w osłabieniu. Wygrywają Polacy wznowienie. Jest celny strzał na bramkę. No i znowu płynęło kilka sekund. Brian Stewart zamraża krążek. Będziemy mieli kolejne wznowienie pod brytyjską bramkę. Dobrze, na pasycy tycy dobrze, aktywnie na bulikach. Większość wygrywane. Jarek Rzesiówko wygrał 2 buliki. Radek Galan kolejne buliki, także... Tym razem jednak na buliku... Jesteśmy skuteczni w tym elemencie. Górą Brytyjczycy. I oni teraz się rozpędzają. Brett Robinson wprowadza krążek do naszej strefy. Dobrze udało się ich tutaj wytrącić z rytmu. Na lodzie coś tam ucierpiał chyba Robinson. Widzę, że zjeżdża teraz do boksu, zwijając się z bólu. Pozostała na lodzie jego rękawica. No, imponuje mi zespół brytyjski dzisiaj szybkim przejściem do kontrataku. Nie spodziewałem się, że myślałem, że będą bardziej aktywnie próbowali grać forecheckingiem w strefie ataku. No tutaj dość takie przypadkowe starcie z Witkiem. Tam Witek zostawił jeszcze kij, który chyba uderzył brytyjskiego napastnika. Ja nie wiem, czy Anglicy nie wymuszają na dzisiejszym sędziu takich decyzji. Troszeczkę czy tu nie jest cyrku. Jeszcze arbiter w rozmowie z trenerem drużyny Coventry. Już wszystko wyjaśnione. 5 Brytyjczyków, 4 hokeistów po stronie GKS-u tych. Jordan Pietrus tam powalczył o krążek, a teraz przebiera się pod bandą Russell Cowley. Bardzo aktywny Pietrus w tych pierwszych momentach. I ponownie Pietrus. I na linię niebieską tu jest Jim Jorgensen. 30-letni amerykański obrońca Ned Lukaczewicz. Wycofuje na niebieską, 30 kilka sekund do zakończenia kary. Krążek już był poza niebieską, nie mogli go więc zagrać Brytyjczycy. Okazja do kontry, Radosław Galan próbował uderzyć za amerykańskiego obrońcy. Mateusz Brych nie zdecydował się iść do pomocy. I ponownie Brytyjczycy, już niespełna 20 sekund pozostało. Gry w osłabieniu, no taki chytry strzał. Mogło to zaskoczyć Gardiego, mierzył tam gdzieś w sam narożnik bramki Ned Lukaczewicz. No tak się teraz strzela w momencie, gdy bramkarzy bronią techniką butterfly i schodzą nisko, zasłaniają, wtedy takim bardzo skutecznym punktem na zdobycie bramki jest krótki ruch do góry, wtedy faktycznie tam jest odsłonięte. Widać było z tej akcji, że tam celował. Dużo się dzieje jak na razie na lodowisku w Tychach. Trzeba przyznać, Tomek, że taki hokej lubimy oglądać. Też wspaniała atmosfera, około, no prawie komplet tutaj na lodowisku w Tychach. Blisko 3000 kibiców, w tym ta głośna 300-osobowa grupka kibiców brytyjskich z Coventry. Żeby te 11 sekund teraz
wytrzymać i przejść do gry 5 na 5. Ja myślę, że jeżeli będziemy grali 4 piątkami, to Spółtyski będzie grał 4 atakami, 3 plami obrońcy, to tempo będzie jeszcze większe i będziemy widzieć bramki. Świetnie teraz nasz zawodnik Mateusz Bepier zablokował to uderzenie brytyjskiego obrońcy. Pokazuje sędzia karę za trzymanie i karę za nurkowanie. Będzie chyba obustronna kara dla jednego zawodnika za symulowanie, dla polskiego za trzymanie rywala. Jedna sekunda pozostała do zakończenia dwuminutowej części kary Marcina Kolusza. Będziemy mieli więc przez chwilę 4 Brytyjczyków, 3 w zespole polskim. No a później siły na lodzie się wyrównają. No tak dużo wykluczeń w ciągu 10 minut, 9 niespełna. No był fał. To dawno żeśmy nie oglądali. No, jeszcze sekunda pozostała, więc Adam Bagiński musi zjechać do boksu. I tak jak mówiłem, 3 na 4. No, a za chwilę dopiero będą mogli wyjechać kolejni zawodnicy w swoich zespołach. Fred Robinson. Już celebruje tam sędzia to wznowienie na buliku. Rzucony krążek. Ponownie gwizdek. Sędziowie chyba kontrolują przeprowadzanie zmian. No ale powinna być teraz gra 5 na 4 według mnie. Tak, powinni Polacy mieć o jednego zawodnika więcej, bo pozostała jeszcze minuta i 53 sekundy kary. Coś tam się nie zgadza na zegarze. Kara Mateusza Bepierszcza biegnie. Nie mamy natomiast kary nałożonej równolegle na Michaela Kesnela, obrońcę Coventry. I chyba będzie jednak 4 na 4. Tak, bo grali 4 na 4 i była obustronna kara. No nie, grali Brytyjczycy 5 na 4, obustronna kara, ale dobiegła w międzyczasie końca kara Marcina Kolusza, więc teraz już sytuacja na lodzie uporządkowana. 4 hokeistów GKS-u, tych 4 po stronie Coventry. 1-0 prowadzą hokeiści brytyjscy po bramce Jordana Pietrusa w 3 minucie spotkania. Bramka zdobyta w przewadze liczebnej. Jeszcze jakaś dyskusja z sędzią głównym Carvin Kellen. No i nie wiem, dlaczego w 3 pozostali Polacy. Chyba raz jeszcze został cofnięty zegar i jeszcze raz przywrócony ten moment, kiedy może powrócić do gry Patryk Kogut, odsiadujący tą dwuminutową karę nałożoną na Marcina Kolusza. I teraz będziemy mieli dopiero po sekundzie sytuację właśnie 4 na 4. Trochę bałaganu na lodowisku, ale już wszystko w porządku. Kontra teraz zespołu Tyskiego. Strzał Galanta z ostrego kąta, zablokowany przez obrońcę Coventry Kevina Neubla. A zatem wszystko już w porządku z Kanadyjczykiem. Strzał, wyklucza Stewart ten krążek przed siebie, ale nie było dobitki. No, widzimy, jak szybki jest Seth Robinson. Dobry powrót jednak Bartosza Ciury i on rozpoczyna akcję GKS. Kolarz ponownie do Ciury. Przejechał przez linię czerwoną, aby nie było uwolnienia. Zagrał krążek, zjechał do boksu, bo długo już była jej na tapli ta para obrońcy. No ważne, żeby teraz w tym okresie 4 na 4 nie zrobić niepotrzebnego faulu, bo wtedy osłabienia, czy jedna drużyna, czy druga. I znowu tutaj Brytyjczycy próbowali wymusić na niemieckim arbitrze decyzję o karze, ale pokazał on wyraźnym gestem, że nic tutaj nie było w tej sytuacji. Kontra GKS-u, sam się przedziera Józef Witek. No, znakomicie technicznie wyskolony czeski hokeista. Józef Witek walczy teraz o krążek za bramką. Adam Bagiński jest w środku, czeka na podanie. Jarosław Hertl, on teraz zapędził się do przodu, Witek strzela. No i był tutaj Hertl, ale nie było do bitki. Teraz kontra Brytyjczyków. Groźna sytuacja pod naszą bramką, przeszkadza Pociecha. Przeszkadza skutecznie i zgodnie z przepisami. I tutaj nie było na szczęście drugiego gola dla naszych rywali. Ale jeszcze Brytyjczycy, jeszcze Nut Lukaczewicz. No te kontry zespołu brytyjskiego są bardzo niebezpieczne. Bardzo dobre zagranie Bartka Pociechy. No, tutaj osłabienie fału mógłby być nawet rzut karny. Kei Tanaka w tym turnieju ma już na swoim koncie 3 bramki i 3 asysty. Świetne podanie i raz jeszcze zobaczmy
szarże tego, no właściwie mającego w tej chwili, nie wiem czy tutaj nie było faulu ze strony Bartka Pociechy. Uderzał kijem Kejla Tanakę, na szczęście arbiter no przewinienia nie odgwizdał, choć gdyby to zrobił, to chyba nie bylibyśmy bardzo zaskoczeni, powinien być rzut karny. Kejl Tanaka, syn japońskich emigrantów, ale urodzony już w Kanadzie. Czwarty jego sezon w lidze AHL. No, ma brytyjskie obywatelstwo, a zatem będzie mógł już w przyszłym roku reprezentować Wielką Brytanię w Mistrzostwach Świata, na co na pewno liczy brytyjski Związek Hokeja na Lodzie. Znów jakieś nieporozumienie. Sędziowie chyba pokazują, że... 5-5, dlatego że z jednej strony i z drugiej strony jest dwóch zawodników, którzy mają po kary 10-minutowe. Także... No, jakiś bałagan tutaj z tymi karami. Marcin Kolusz odsiaduje karę 10-minutową. Wrócił już do gry Kogut, ale mieliśmy jeszcze w międzyczasie to obustronne wykluczenie Kesnela i Bepiersza. Oni obaj już podnieśli się w boksie, czekają, kiedy mogą wrócić do gry. No i nie wiem, dlaczego sędzia zarządził grę 5-5. Dobrze. Powinna być moim zdaniem chyba dalej kontynuowana gra 4-4. Aż do momentu, kiedy upłyną te dwuminutowe kary Bepierszcza i Kesnela. No ale mamy oba zespoły w pełnym zestawieniu. Na razie Bepiersz i Kessler nie będą mogli wrócić do gry, dopiero w pierwszej przerwie grze będą mogli zjechać do boksu. Zsigardi, rolling po bandzie do Mikołaja Łopuskiego, pressing ze strony Brytyjczyków, pozwala im odzyskać krążek. Rozy Winus, 21-latek, jedyny w składzie rywali GKS-u wychowanek klubu z Coventry, rodowity Anglik. Trzech innych Brytyjczyków, którzy tu grają, to Szkoci. Próba strzału, ale niecelna w wykonaniu Łopuskiego. Wybijają krążek zawodnicy Coventry. Dobry okres gry zespół Łopuskiego. Widać, że napastnicy są aktywni. Próbują praktycznie każdą akcję kończyć strzałem. Jarosław Rzeszutko walczył tam aktywnie od krążek. Jeszcze tutaj Józef Witek. Trzech napastników, nie może być trzech napastników za linią brankową. No i jeszcze jedna szansa, strzał zasłonięty był Brian Stewart, ale odbił się ten krążek od któregoś z zawodników stojących przed kanadyjskim bramkarzem. Wybijają krążek zawodnicy Coventry i obgwizdane uwolnienie, bo wcześniej za linią bulików znalazł się polski obrońca. Potrzebna jest bramka na wyrównanie. Myślę, że jak tak byśmy zeszli do szatni, byłoby wtedy bardziej spokojne, bo ta pozycja taka nerwowa, dużo rwanej gry. Mecz jest wyrównany, Dyszanie nie ustępują tutaj brytyjskiemu zespołowi. 7 minut i 45 sekund do zakończenia pierwszej tercji spotkania. Wznowienie po lewej ręce bramkarza drużyny brytyjskiej. Wygrywają Polacy krążek. Ale trafił wprost w nogę hokeisty Coventry. To Drew Fisher, on teraz wyprowadza akcję swojego zespołu. Przejmują krążek Dyszanie. Dalej widzimy pressing ze strony hokeistów Coventry. To będzie bardzo mocna strona zespołu. Strzał. No, w ostatniej chwili już Zsigardi starał się złapać ten krążek, ale przejechał mu przed nosem Brett Robinson i utrudnił interwencję. Bartłomiej Pociecha, atakowany przez Kejla Tanakę. No, bardzo dobre hokejowe umiejętności ma ten Kejl Tanaka. Na pewno przyda się reprezentacji Wielkiej Brytanii. Jeden z najlepszych napastników w zespole Coventry. Kontra zespołu polskiego, Jakub Witecki, zatrzymany przez Brytyjczyków w środkowej strefie lodowiska. Brian Stewart spokojnie zmieniają hokeiści obu drużyn. Ned Lukaczewicz zdecydował się na wrzucenie krążka do naszej strefy. Zsigardi, dość ryzykowna interwencja, ale skuteczna. I teraz błądy Brytyjczyków, nie wykorzystaliśmy. Z prawej strony już tam wyjeżdżał Filip Komorski, ale nie doczekał się na podanie od Mateusza Bepierszcza. No bronią systemem 1-2-2, strefę środkową. Musimy bardzo, ale to bardzo płynnie przechodzić linię niebieską. Dlatego, że każda strata krążka w strefie ataku, albo przy linii niebieskiej,
powoduje to, że jest przyspieszenie ataku i bardzo niebezpiecznie Anglicy zawiązują kontry. Ale dobra zmiana tego czwartego ataku i strzał Mateusza Bepierszcza, po którym będziemy mieli wznowienie po prawej ręce bramkarza KWS. To widzimy drugi raz chłopaków na lodzie, tą młodą trójkę. Mam nadzieję, że już nie będzie okresu gry w osłabieniu, wtedy będzie można narzucić odpowiedni rytm i zmusić zespół angielski do większej pracy fizycznej. Kamil Kalinowski walczy o krążek. Przyznał, że nie wiem, jaki jest powód wycofania wznowienia do strefy środkowej lodowiska. Najważniejsze, że Polacy teraz przy krążku. Komorski próbował delikatnie do Kalinowskiego. Ten w starciu z Brettem Robinsonem stracił równowagę, przewrócił się. Sędzia pokazuje, że wszystko zgodnie z przepisami. Lukaczewicz, już ta ostra walka na bandzie. Dobrze poradził sobie nasz obrońca. Ale teraz odsiedział już te swoje 10 minut Boris Walabik. On tam włączył się do walki kontra polskiego zespołu. Odbija kijem krążek Stewart. Dobrze Radosław Galant. Nie dobrze. Przejmują krążek hokeiści Coventry. Robinson długo już jest na lodzie. Ten zawodnik nie miał czasu, aby zjechać do boksu na zmianę. Jordan Pietrus pojawił się tymczasem z trzeciego ataku. Walczy za żarcie o krążek przy bandzie. No, chcę na pewno przypomnieć się polskim kibicom. Zatrzymana kontra GKS-u na środku lodowiska. Trochę teraz bałaganu. Kei Tanaka także zatrzymany. Tak, bardzo dobrze. Tak musimy grać jak Adam Bagiński. Przy tak zorganizowanej grze obrony, czy linii niebieskiej, tylko strzeleniem krążka możemy pewnie tą strefę przekroczyć. Kolejne ostre starcie przy bandzie. Michael Kessnel kontra drużyny brytyjskiej. Bardzo dobry backtracking Adama Bagińskiego. Polacy rozpoczęły się ostatnie 5 minut pierwszej tercji. Próba świetnego, prostopadłego podania. Nie dotarł jednak krążek do Jarosława Rzeszutki. Leży tam na lodzie hokeista GKS-u. Gwizdkiem przerywa tę akcję sędzia. W tym tumulcie nie słyszeli gwizdka zawodnicy Coventry. No tu może być kontuzja. Spójrzmy raz jeszcze, co tu się takiego wydarzyło. Tutaj wjechał w kolano. No, nie wiem, czy to nie był atak kolanem, czy tu nie powinno być kary. To jest właśnie ten moment. No, moim zdaniem kwalifikowało się to na 2 minuty dla brytyjskiego napastnika. Ucierpiał Mateusz Bepierszcz. Jemu teraz udziela pomocy sztab medyczny GKS-u Tychy. No i miejmy nadzieję, że ten wychowanek Legii Warszawa powróci jeszcze do gry w tym spotkaniu. Mateusz Bepierszcz rozgrywa tutaj znakomity turniej. W poprzednich meczach 4 gole i 5 asyst. Jest liderem punktacji kanadyjskiej tego turnieju. Jako jedyny zgromadził 9 punktów. Napastnik Coventry Neil Dream z 8 punktami za 5 goli i 3 asysty na miejscu drugim, a później dwóch zawodników mających 7 punktów. Radosław Gala i Ned Lukaczewicz. Przeplatają się tak hokeiści GKS-u i Coventry, no ale wiadomo, że to są dwa najlepsze zespoły, które nastrzelały tutaj sporo bramek dużo słabszym drużynom mistrza Rumunii i mistrza Serbii. Kolejne wygranie z Bulika, Tarkowskim tym razem. Józef Witek, ale był tam po drodze kij brytyjskiego hokeisty, podanie więc do Kartoszkina nie dotarło. Próbują Polacy także odpowiadać pressingiem, ale widzimy, jak szybko, znakomicie jeżdżą na łyżwach hokeiści Coventry. W tej zmniejszonej strefie środkowej naprawdę bardzo trudno jest podać dokładne podanie. No, bez szans. Tutaj był Patryk Kogut na przejęcie tego krążka. Za szybko toczył się on po lodzie. Znacznie bliżej miał więc do niego Brian Stewart, kanadyjski bramkarz Coventry. No, dawno już polski zespół klubowy nie miał okazji rywalizować z drużyną na takim poziomie jak Coventry. Na pewno znakomite doświadczenie. Mikołaj Łopuski teraz się przedziera z prawej strony lodowiska. Dobre zagranie, zagranie przed bramkę. Czy będzie strzał? Jest strzał Jarosława Rzeszutki. Ale ten krążek nie znalazł drogi do bramki brytyjskiego zespołu. Jeszcze Polacy, jeszcze raz przed bramkę. Ale tym razem obrońcy poradzili sobie i zapobiegli tutaj w groźnej sytuacji. Bardzo dobre podanie Patryka Koguta. Jarek miał trudną sytuację, żeby oddać strzał celny. Ale w ten sposób możemy dążyć do wyrównania. Filip Komorski, on tutaj zastąpił Marcina Kolusza. Jest okazja, strzał piękny! Ale na posterunku Brian Stewart. Jeszcze Polacy, jeszcze raz Mateusz Bryk. Takie teraz lżejsze nieco wrzucenie przed bramkę. Trafił ten krążek w jednego z Brytyjczyków. Sędzia natychmiast przerwał grę.
został trafiony przez Mateusza Bryka. No, odczuł mocno to uderzenie. Jeszcze lekko oszołomiony, ale już widzieliśmy sportowy gest. Nie chciał się też trafić w niego krążkiem polski obrońca. Brawa dla Stevena Chalmersa. Już wszystko w porządku i za chwilę wstawienie po prawej ręce Briana Stewarta. Ostatni raz chyba Krakowia grała z Coventry Blazers Bruins, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, Krakowia z Coventry 4 lata temu przegrała w półfinale Pucharu Kontynentalnego z Coventry 1-6. A zatem jest teraz okazja, by się na tym samym zespole zrewanżować. W ubiegłym roku także na tym szczeblu rozgrywek hokeiści Ciarko PPS Banku Sanok przegrali 3-5 z Belfast Giants. Bartosz Dziura zablokowany. Ross Venus przejął krążek. Piękna postawa kibiców, którzy cały czas głośnym dopingiem zagłuszają tą grupkę kibiców brytyjskich. Cały czas doping dla GKS-u Tychy. Balawi zdecydował się na ponowne wrzucenie krążka do strefy ataku. Musi teraz uważać Adam Bagiński, bo już tam dojechał jeden z Brytyjczyków. Błąd Bagińskiego. Podciął teraz Bartosz Dziura brytyjskiego napastnika, jeszcze groźnie. No tutaj nie ma wykluczenia, można powiedzieć, na szczęście. Przede wszystkim Adam Bagiński niepotrzebnie ryzykował. Tak, prostopadłe podanie w tej sytuacji. No i teraz jeszcze przewinienie Dziury. Jak na razie sędzia albo nie wiedział, albo... Krawinkel jest też pogłaszliwy dla polskich hokeistów. Myślę, że widział. Lozon już przygotowany do wstawienia. No ważne ostatnie dwie zmiany. Wygrywają to wstawienie Brytyjczycy Drew Fisher. Do narożnika Jordan Pietrus, autor jak na razie jedynego gola w tym meczu. Zaatakował go tam ostro hokeista Tyski, ale w ramach przepisów. I teraz dobre przerzucenie krążka na drugą stronę. Świetnie przyjął Patryk Kogut, ale też świetnie w obronie Jimmy Jorgensen. Walczy jednak polski napastnik. O krążek, udaje się nam go odzyskać, pociecha, strzał, nie był zasłonięty Stewart, wbija krążek do boku, Hertl z drugiej strony lodowiska, dwie bramki już czeski obrońca Tychów zdobył na tym turnieju, w tym jedną z rzutu karnego, Bartłomiej Pociecha, już przy nim Tukaczewicz. Bardzo dużo strzałów odbija przed siebie bramkarz brytyjski. Przedzierał się tam Maksim Kartoszkin. Pyszanie mają kłopot ze sforsowaniem tej szczelnej obrony zespołu Coventry. Bardzo ruchliwi Brytyjczycy, świetnie jeżdżą na łyżwach. No a kiedy trzeba, jest na posterunku ich bramkarz Brian Stewart. Przy tak zorganizowanej obronie zespołu brytyjskiego w pewnym momencie trzeba będzie zaryzykować i będzie musiał się podłączyć pod atak obrońca, aby wytworzyć sytuację w przewadze 4-3. W każdym razie są zorganizowani, mają siłę, są skoncentrowani, konsekwentnie realizują założenia taktyczne gry obronne. Wygrywa Jarosław Rzeszutko, wzrobienie, była szansa na dobitkę, ale to ułamek sekundy zadecydowało o tym, że tej dobitki nie było. Jeszcze walczy Rzeszutko. Mikołaj Łopuski, sygnalizowana kara za przeszkadzanie. Otwarte drzwi do boksu kar drużyny brytyjskiej. Przypadkowe teraz starcie przejeżdżającego naszego zawodnika. No ale będzie kara za niesportowe zachowanie. No, tutaj chyba sędzia też trochę się pogubił. Według mnie Rzeszutko nie dotknął. Jarosław Rzeszutko przejeżdżał. Więcej tu było teatralnego gestu w tym upadku zawodnika brytyjskiego. Jeżeli to i kara dla niego za nurkowanie, za symulowanie przewinienia się należy. 2 minuty dla Kevina Noble, kanadyjskiego obrońcy Coventry, za przeszkadzanie. No i kara za niesportowe zachowanie, jak określił to sędzia, dla Jarosława Rzeszutki. Spójrzmy raz jeszcze na całą tą sytuację. Wcześniej była sygnalizacja kary. Ta kara była pod bramką. Tak, tak, to nie jest ta sytuacja. No i tutaj nie mamy niestety tego ujęcia, co tam zaszło między Pietrusem i Rzeszutką.
Filip Komorski, no ale on nie powinien dyskutować z sędzią, od tego Tyszanie mają kapitana, jest nim, przypomnijmy, Michał Kotlosz. Jarosław Rzeszutko i Marcin Kolusz na ławce kar. Marcin Kolusz odsiaduje tę 10-minutową część kary. No trochę pochopnie, tak jak mówiliśmy, nałożoną na niego przez sędziego. Ale gramy w okresie przewagi 5-4. 5-4, no bo kara dla Jarosława Rzeszutki to kara 10-minutowa. No i teraz błąd na linii niebieskiej. Jordan Pietrus, kontra, strzał. Na szczęście dla Tyszan krążek ponad tyską bramę. Ostatnia minuta pierwszej tercji. Świetny mecz oglądamy tutaj na lodowisku w Tychach. Wprawdzie ta gra jest trochę szarpana, ale mamy tutaj troszkę hokeja. No może nie co na wyrost powiem, tak się gra w lidze NHL. Trochę niższy oczywiście poziom niż w tej najlepszej lidze świata, ale jest to już hokej zupełnie w innym wydaniu niż to, co oglądamy na co dzień w polskiej hokej lidze PHL. No Pietrus bardzo aktywny w dzisiejszym spotkaniu. Zawodnik drużyny GKS Tychy grający z numerem 13 Jarosław Rzeszutko. No dobrze byłoby wykorzystać tę przewagę jeszcze w tej tercji. Patryk Kogut. Po raz trzeci Tyszanie mają jednego zawodnika na lodzie więcej. Kogut, dobre rozegranie, strzał. Pierwsza tutaj z ostrego kąta, jeszcze wrzucenie krążka przed bramkę. Jeszcze walczą Tyszanie, jest 11, 10 sekund pozostało do końca tercji. Mateusz Fryk, wrzucenie krążka za bramkę, tam jest Kogut i Jorgensen, a tu nie było niestety nikogo. Nie można ryzykować. Komentarze spokojnie wybijają krążek i w tej tercji zawodnikom GKS-u nie uda się już zdobyć gol. W trzeciej minucie Jordan Pietrus wykorzystał przewagę liczebną zespołu Coventry i to Brytyjczycy prowadzą w tym finałowym, można powiedzieć, meczu drugiej rundy turnieju o Puchar Kontynentalny w Tychach z mistrzami Polski 1-0. Dobre spotkanie, dużo walki na bandach, no, sporo pracy mają sędziowie, czasami trochę się gubią. Ja bym powiedział, że troszeczkę teatru zespołu angielskiego próbują wymuszać decyzję na arbitrze, który rozpoczął sędziowanie tak bardzo zdecydowanie, praktycznie wszystkie faule, które były. No, ale po pierwszej tercji. W kilku sytuacjach były takie decyzje kontrowersyjne. No, widzimy tutaj protestują trenerzy ekipy brytyjskiej, oni teraz rozmawiają z sędzią głównym. Po pierwszej tercji GKS Tychy przegrywa z Coventry Blades 0-1, ale przed nami jeszcze 40 minut.
I ponownie jesteśmy na stadionie zimowym w Tychach, gdzie trwa jeszcze przerwa po pierwszej tercji meczu GKS-u z Coventry Blaze. Stawką awans do półfinału Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2015-16. Po 20 minutach gry więcej powodów do radości ma 300-osobowa grupa kibiców, którzy przyjechali z Wielkiej Brytanii. W trzeciej minucie tego meczu Jordan Pietrus zdobył jedynego jak na razie gola. To właśnie jest ten moment, podanie zza bandy. Brytyjski zespół miał w tym momencie o jednego hokeistę na lodzie więcej i tę przewagę liczebną wykorzystał. Świetne tutaj nagranie od Karla Lozona, Kanadyjczyka, wykorzystuje Jordan Pietrus, Kanadyjczyk mający także polskie korzenie, którego pamiętamy z ubiegłego sezonu, z występów w Ciarko PBS Banku Sanok. On zdobywa swojego trzeciego gola tutaj na tym turnieju. Statystyki tej pierwszej tercji, w strzałach celnych na bramkę 12 do 8 na korzyść gospodarzy, jeżeli chodzi o wznowienia, także o 3 więcej wygrali hokeiści GKS-u Tychy. Sporo kar, jak widzimy, 28 minut nałożył sędzia niemiecki Markus Krawinkel na zespół brytyjski, 26 na zespół polski. Były tam kary 10-minutowe. No i spójrzmy jeszcze, co dzieje się na polskich lodowiskach. Dzisiaj mecze 18 kolejki. Sanoczanie nie mieli problemu z pokonaniem sosnowieckiej młodzieży. Zagłębie wygrywa 5-3 z Polonią. No i Polonii ciężko będzie w ten sposób awansować do szóstki. Wygrana na przodu Janów w Toruniu 2-0. Przed chwilą zakończyło się spotkanie w Jastrzębiu. Po rzutach karnych Unia Oświęcim wygrała z JKH GKS-em. Tym samym odrobiła jeden punkt z dwóch, jakie miała straty w tabeli do hokeistów Jastrzębia, a w Nowym Targu po 60 minutach remis 2-2 i tam rozpocznie się za chwilę dogrywka w meczu pomiędzy Tatryski pod Halem a Komark Krakowią. Stawką tego meczu drugie miejsce w tabeli. Pierwsze zachowają Tyszanie, którzy wyprzedzali Krakowie o 4 punkty, a swój mecz z Orlikiem Opole, który był tam na tej planszy wygrany 4-1, rozegrali oczywiście awansem z uwagi na planowany udział w turnieju o Puchar Kontynentalny. Stefan Żigardi w bramce drużyny tyskiej, 31-letni Czech. Dobre warunki fizyczne, 189 cm wzrostu, 85 kg wagi. No a w bramce Coventry Kanadyjczyk, 30-letni Brian Stewart. Jeszcze wyższy, 196 cm, 91 kg wagi. Drugi jego sezon w brytyjskiej lidze AHL. Najlepszy bramkarz poprzedniego sezonu. Wcześniej grał w lidze NCAA, no a trafił na wyspy brytyjskie z niemieckiego Landshut. Na naszych ekranach numer 56 to Kevin Noble, kanadyjski obrońca Coventry, któremu pozostało jeszcze 55 sekund kary nałożonej w pierwszej tercji spotkania. Tyszanie na razie bez Jarosława Rzeszutki, ukaranego no naszym zdaniem dość pochopnie przez sędziego 10-minutową karą za niesportowe zachowanie, ale jest to kara indywidualna, która nie osłabia polskiego zespołu. Ale już z Marcinem Kolusem, któremu ta kara się skończyła. Tak, Marcin Kolusz dołączył już do kolegów, będzie mógł zatem zagrać w swojej formacji, ale nie będzie Rzeszutki z tego ataku. Zobaczymy, kogo desygnuje tutaj sędzia. No, wysoki kij i niestety za chwilę siły na lodzie się wyrównają. Zobaczymy to na powtórce, czy rzeczywiście Radek Galant w tym aktywnym forechecking'u. Widzieliśmy zaraz po zakończeniu pierwszej tercji, jak z niemieckim arbitrem Markusem Krawinkelem rozmawiali angielscy trenerzy Chuck Weber i Andy Buxton. No ale miejmy nadzieję, że nie wywierają tutaj presji i że sędzia będzie prowadził te zawody obiektyw. Radosław Galant odesłany na ławkę kar. Wysoki kij. Przez 42 sekundy oba zespoły w czteroosobowych składach, a później Brytyjczycy znowu będą mieli o jednego zawodnika na lodzie więcej. Wygrane wznowienie. Próba teraz szybkiej kontry. Dobrze rozpoczęli tę tercję odejści GKS-u. Strzał po lodzie. Nie był tam pewny swojej udanej interwencji Brian Stewart. Dobra akcja Adama Bagińskiego. Mówiliśmy w przerwie, że będzie decydowała dyscyplina o tym meczu. Jeżeli zespół tyski nie da się sprowokować, nie będzie robił zbytecznych fauli, wtedy może doprowadzić do wyrównania i wygrania dzisiejszego spotkania. Kolarz i Ciura w obronie zespołu GKS-u to zawodnicy, którzy prowadzą tu w tym turnieju w punktacji plus minus, mając plus 11. I ta para obrońców najczęściej była na lodzie, kiedy Tyszanie zdobywali bramki w poprzednich meczach. Udało się teraz przejąć krążek, strzał! Dobrze tutaj Bartosz Ciura przymierzył w opałach Brian Stewart, ale krążek jak na razie w tym spotkaniu jeszcze ani razu nie trafił do bramki zespołu brytyjskiego.
Jim Jorgensen, amerykański obrońca. Zgubili jednak krążek Brytyjczycy. Adam Bagiński, dobry tam przerzut na drugą stronę lodowiska. Zagranie do środka, Bagiński. Jeszcze rozgrywają krążek Polacy, którzy mają teraz na lodzie o jednego zawodnika mniej. Przytuszony do bandy Bagiński, będzie kara. No i znów siły się wyrównają. Na szczęście w tym osłabieniu graliśmy bardzo krótko. Rzucenie na bandę, tak zinterpretował i moim zdaniem jak najbardziej słusznie to zagranie niemiecki sędzia. No tutaj Adam wymusił. Jordan Pietrus odesłany do boksu, no także tutaj też sprytem wykazał się, można powiedzieć, Adam Bagiński, ale tak właśnie się... grają hokeiści Coventry, więc odpłacamy im pięknym za nadobry. Wyjrzał się okres gry w osłabieniu, starał się utrzymać jak najdłużej drążek w strefie ataku i zarazem dalej. No jest to korzystna dla nas teraz sytuacja, bo... 4-4, Marcin Kolusz powalczył o krążek na Buliku, skutecznie, pociecha, niedokładne zagranie, ale krążek wraca do polskich hokeistów. Marcin Kolusz, niezbyt dokładne podanie do Jarosława Hercza, który włączył się tam do akcji, Mikołaj Łopuski. No teraz akurat gramy w czwórkę, więc ten brak Jarosława Rzeszutki z tej formacji nie jest dokuczliwy. No, zagubił się trochę Mikołaj Łopuski, ale udaje się utrzymać krążek w strefie ataku. To podanie doszło. Teraz grają Polacy, ale teraz jest szansa, strzał, Hertl odbija trzeciego, może Łopuski! Ej, nie udało się umieścić troszkę w przegrance, jeszcze Mikołaj Łopuski, jeszcze strzela! I broni Brian Stewart. Bardzo dobra zmiana Mikołaja i Marcina Kolusza, bardzo aktywni w tej grze. 33 sekundy do zakończenia kary Radosława Galanta, minuta i 23 sekundy do zakończenia kary Jordana Pietrus. Zatem jak wróci do gry Radosław Galant, będziemy mieli przez 50 sekund znowu jednego zawodnika na lodzie więcej. No chyba, że w międzyczasie będą jakieś nowe kary, bo jak na razie w tym meczu niewiele było takich okresów, kiedy oba zespoły grały w pełnym zestawieniu. Józef Witek przegrał niestety to wznowienie, Jorgensen. Przeszkodził sędzia Patrykowi Hogutowi. Obrońca brytyjski. Boris Walawik, Słowak, 2 metry i 1 cm wzrostu. Spokojnie teraz rozgrywamy krążek we własnej strefie. Już tam Lukaczewicz szukał kontaktu przy bandzie. Nie dali się Polacy sprowokować. Dobrze Józef Witek uniknął tego ataku ciałem. Kotlosz spalony na linii niebieskiej. Ktoś tam jednak za szybko wjechał do strefy ataku, chyba Patryk Kogut. I będziemy mieli wznowienie w środkowej strefie lodowiska, ale za 4 sekundy będziemy mieli też piątkę przeciwko czwórce rywali. Michał zawahał się przy linii niebieskiej, jak to się mówi w języku trenerskim, postawił swoich partnerów na linii, dlatego mamy wznowienie przy linii niebieskiej z panem. Maksim Kartaszkin też nie zdołał zagarnąć tego krążka. Jim Jorgensen zagrywa po bandzie. No, zauważył, że już rozpoczął się okres gry w osłabieniu. A zatem nie groziło to uwolnieniem. Witek na drugą stronę lodowiska, rozpędza się Kartoszkin. Już tam przy nim Walawik. Zdołał dojść do krążka rosyjski napastnik GKS-u. Wybijają krążek hokeiści Coventry. Gigardi, no taki pojedynczy pressing ze strony Rosa Winusa. Jednego, jak mówiliśmy, Anglika w drużynie brytyjskiej, wychowanka Coventry. I teraz Polacy, udało się dobrze wprowadzić krążek do strefy ataku, strzał po lodzie, nie tak miało być, bo tam Boris Walawik podbił kij polskiemu napastnikowi. I znów tam zaiskrzyło między hokeistami obu zespołów, choć teraz jak widzę Boris Walawik nie daje się sprowokować, grzecznie tutaj Słowak zjeżdża do boksu, a my spójrzmy raz jeszcze na tę sytuację. A Mateusz zablokowany wręcz, jakby nie Walawik wtedy. No ten ułamek sekundy zbyt długo chyba tak zwlekał z oddaniem tego strzału polskiej obrońcy. W pierwszym momencie wydaje mi się, że mam podanie na Patryka Koguta na drugą stronę. Lepszym rozglądaniem byłby strzał, ewentualna dobitka. Nie udało się. 9 sekund przewagi pozostało. Filip Komorski teraz powalczy o krążek na Buliku. Z prawej Kalinowski, z lewej Mateusz Pepierszcz. Zmiana wznawiającego w drużynie brytyjskiej. Jeszcze czeka sędzia liniowi. Przypomnijmy, Polacy Marcin Polak i Wiktor Zień prowadzą na liniach to spotkanie. Włączył się tutaj Markus Krawinkę. No, może to skutkować karą dla zespołu brytyjskiego, jeżeli tutaj nie podporządkują się wymogom związanym ze wstawianiem gry w pokoju. Strzał. Krążek po rykoszecie wypada poza lodowisko. 5
10 sekund pozostało jeszcze przewagi liczebnej. Kolarz, Michael Kolarz, czeski obrońca i Bartosz Ciura na linii niebieskiej. I cały czas na lodzie wsparcie, atak w zespole Polski. Ważne, żeby Bartosz Ciura miał pod kontrolą tego zawodnika, który będzie wychodził z ławki kar. Stracił niestety równowagę Kamil Kalinowski, nie udało się utrzymać krążka w strefie ataku. Wyskakuje już w końcu kar Jordan Pietrus. Oba zespoły w pełnym zestawieniu i już tam starcie w narożniku lodowiska. Nie będzie jednak kolejnej kary. Zagranie tutaj do Kamila Kalinowskiego na lewą stronę. On tu już przyciśnięty do bandy przez Josha Godfreya, kolejnego Kanadyjczyka w składzie Coventry. Nie grał w dwóch poprzednich meczach, był chory, ale dzisiaj jak widzimy już od początku w podstawowym składzie. I teraz akcja drużyny brytyjskiej, atakują trójką, wracają szybko dyszanie do obrony, Drew Fisher, Kale Tanaka bardzo groźny i dobry tutaj powrót Kamila Kalinowskiego, wybił z rytmu drużynę brytyjską, ale krążek wprowadza do Neila Trima, najskuteczniejszy na tym turnieju hokeista Coventry jak dotychczas. Ten atak w ogóle z Kajem Tanaką i z Brettem Robinsonem to siła napędowa ofensywy drużyny Coventry Blades. Do dzisiejszym Tanaka i Petrus według mnie najbardziej aktywni zawodnicy, którzy... Tak, Jordan Pietrus, no mówiliśmy, w tych poprzednich dniach nie błyszczał, trochę słabiej się prezentował, ale dzisiaj dodatkowo zmobilizowany przed polską widownią. Pamięta tutaj jeszcze mecze na tym lodowisku w barwach Ciarko PBS Banku Saros, zawsze było gorąco. No i rzeczywiście pokazuje się z dobrej strony. Szkoda, wielka szkoda, że nie pozostał w polskiej hokej lidze. Po dwóch latach gry mógłby już być wykorzystany jako reprezentant kraju. Jarosław Hertl do pociechy. Wygrany krążek po wznowieniu 5-5. Nieczęsto, jak mówię, to się zdarza. Jakub Witecki miał dzisiaj dwie szanse bramkowe. Nie zdołał ich wykorzystać. Może teraz ponownie Witecki. Pociągnął po locie z nadgarstka. Dobry strzał, pusta bramka. Nie udało się wepchnąć niestety do niej krążka Adamowi Babińskiemu, ale walczy tutaj ambitnie jeszcze na bandach. Odzyskali krążek Polacy. Strzał zasłonięty Stewart. Zdołał jednak odbić ten krążek do narożnika lodowiska. I ponownie pociecha, ładnie sobie tutaj poradził, niczym slalomista między tyczkami z dwójką Brytyjczyków. Jakub Witecki, za lekkie to zagranie, ale z sprytem wykonał się Bagiński. Witecki strzał! Stewart w jakiś sobie wyglądany sposób odbił ten krążek. Nadal Polacy, dobry okres gry GKS. Bardzo duża aktywność Witeckiego i Bagińskiego. Szkoda, że Adam tam nie miał możliwości tego krążka. No i teraz słupek uratował drużynę Coventry po kolejnym strzale Bagińskiego. Już tam w ruch poszły pięści. Próbują teraz sędziowie ostudzić temperamenty hokeistów obu zespołu. Tak jak powiedzieliśmy na wstępie, jeżeli będzie gra w okresach 5-5, wtedy uwidacza się nasza przewaga. Anglicy będą dążyli do zepsucia tego wygrania w niepełnych składach. No i będzie chyba obustronne wykluczenie, jeśli dobrze widzę sygnalizację sędziego. A my spójrzmy raz jeszcze, ile szczęścia miał w tej sytuacji Brian Stewart. Super. Słupek po uderzeniu Adama Bagińskiego. Tutaj jest faul na Adamie Bagińskim, obrońcy, który go przewrócił. No tutaj Michael Kessnel, Włoch, urodzony w Kanadzie, mający podwójne włoskie i kanadyjskie obywatelstwo. Karl Lozon, nie pierwsza to już wizyta kanadyjskiego napastnika na ławce kar. A kto po stronie polskiej dołączył do Jarosława Rzeszutki? Jakub Witecki. Obustronne wykluczenie. Wydaje mi się, że Noby dostaje jeszcze karę 10 minut. Jeszcze tutaj sędzia w rozmowie ze stolikiem wyjaśnia, jakie kary nałożył na hokeistów obu zespołów. No i za chwilę wszystko powinno nam się tutaj wyjaśnić i uporządkować. Przedłuża się to spotkanie. Znakomity nastrój na widowni. Na razie cieszą się kibice brytyjscy, bo ich zespół prowadzi, ale świetnie dopingują drużynę tyską kibice, którzy dzisiaj niemal w komplecie stawili się na stadionie zimowym w Tychach. Nie zawiedli i są tym dodatkowym wsparciem dla mistrzów Polski, a tego wsparcia mistrzowie Polski bardzo potrzebują. Boris Waladik, widzimy ponad 2 metry wzrostu, 105 kg wagi, Słowak urodzony w Nitrze, 80 metrów na Taflach Major w barwach Atlanta Thrashers. On teraz w rozmowie z sędzią głównym. Wjeżdża już Waladik do boksu, 4 hokeistów Coventry, 4 po stronie tyskiej.
ale bardzo otwarte, najprawdopodobniej jeszcze jeden zawodnik. Będzie więc kara zapewne 2 plus 10 nałożona na Kevina Noble. 28-letni kanadyjski obrońca zespołu brytyjskiego. Trafił tutaj w tym sezonie z Tulsa Oilers z ligi amerykańskiej NHL. Bardzo mocna liga, chyba trzecia tam hierarchii po NHL i AHL. Lukaszewicz zły, ponownie będzie odsiadywał karę za kogoś, tak już było w pierwszej wersji. No ale trener Chuck Weber na pewno wie co robi. 4-4, trochę więcej miejsca na lodzie, przerwana akcja zespołu polskiego. Nie przejął na szczęście odbitego krążka Jordan Jesus. I Mateusz Bryk rozpoczyna kolejną akcję gospodarczą. Tam z prawej strony rozpęta się Marcin Kolusz, ale to podanie niedokładne. 2-1 groźnie pod naszą bramką. Jesus zagrywa świetnie, teraz zagrał w polski obrońca. Zrehabilitował się, a Jim Jorgensen nie opanował krążka. Nie było więc strzału na polską bramkę. Michał zaryzykował podaniem, ale w pełni zrehabilitował się tym poświęceniem i przejęciem sytuacji 2 na 1. Teraz dobrze wprowadzony krążek do strefy ataku. Michał Kotnosz, nadal Polacy w posiadaniu krążka. Mikołaj Łopuski, strzał ze zasłony, niecenny. Blokował tam jego uderzenie Josh Goodfrey. Szanowny Kotnosz, Polacy przy krążku. Łopuski w kierunku Kolusza, ale na drodze był Jim Jorgensen. Chyba na Polarza była lepsza. Zagranie na drugą stronę do Jordana Pietrusa. Próbuje ten Kanadyjczyk z polskimi korzeniami opanować krążek. Nie udało się. I teraz kontra Tyszan. Niestety nic z tej kontry nie wynikło. Maksym Kartoszkiem zatrzymany. Dwójką teraz Brytyjczycy. New Dream. Dobrze, na posterunku Bartosz Ciura wybija krążek. Jezus, Boris Walabim. Okres mocnego tempa w tym momencie gry. Józef Witek, ważne wejście w środek. Józef Witek, zatrzymany będzie kara. I będą mieli znów Polacy przewagę liczebną. 9 sekund będziemy grać w tym czasie. Przez 9 sekund będzie 4-3, no a później 5-4. Zobaczymy, może uda się wreszcie wykorzystać przewagę liczebną. Protestuje Słowak. Spójrzmy raz jeszcze na tę sytuację. Boris Walabik odesłany na ławkę kar. Ja nawet nie wiem, czy tutaj nie było dwóch w tym momencie, bo jeden obrońca i drugi powiedziałbym faulował bez zasadniczka. Boris Walabik, 2 minuty dla słowackiego obrońcy Coventry, zatrzymanie. Na razie 4 hokeistów GKS-u, 3 po stronie mistrzów Anglii. Szybkie wygranie Bójka i strzała niestety. Udaje się odzyskać panowanie nad krążkiem. Wymiana podań na linii niebieskiej, strzał minimalnie niecelny. Wyskoczyli już z boksu Witecki i Łukaszewicz. A i był tam błąd teraz Brytyjczyków, ale nie udało się go wykorzystać. Kontra drużyny brytyjskiej, nie ma zwolonego, akcja na jeden. Świetne zagranie! Na szczęście Łukaszewicz już był za daleko, za ostry kąt i trafił tylko w boczną siatkę. Bardzo niebezpieczny kontrataki zespołu Coventry. Świetnie na łyżwach jeżdżą hokeiści Coventry. No i tak jak mówiliśmy, 8 Kanadyjczyków plus 6 Brytyjczyków, z których 3 także urodzonych w Kanadzie. No, teraz takie dośrodkowanie w stylu piłkarskim, ale nie było, można powiedzieć, celnej główki żadnego z napastników. Zawarta walka o krążek, trójką atakują Brytyjczycy, a właściwie dwójką, bo jeden już zjechał do boksu na zmianę. Przejmujemy krążek, Józef Witek, dwójką teraz Polacy, wymiana podań z Kalinowskim. Józef Witek świetnie tutaj wypracował sobie tę pozycję strzelecką po dobrym schodzie, ale jego uderzenie Brian Stewart była. Bardzo ładna akcja z Kalinowskim. Szkoda, że ten krążek Józef Witek nie strzelił wyżej, wtedy byłaby szansa. Bardzo dobra ta kontra polskiego zespołu. No może teraz 55 sekund, mamy przewagę 5-4. Udało się wywalczyć krążek po zdobieniu. Strzał! W ostatniej chwili tam jeszcze próba zmiany kierunku lotu krążka. Ale znów górą jest Brian Stewart. Kalinowski zamienił tej formacji Jarka, który
Jezna tam odsiaduje 10 minut. Na środku Marcin Kołusz, Łapuski po prawej, Kalinowski po lewej. Bryk z Kotlorzem na linii niebieskiej. 49 sekund przewagi pozostało mistrzom Polski. Jeszcze sędzia nie rzucił krążka, no zbyt długo chyba tutaj celebruje ten moment. Teraz krążek rzucony, Kalinowski walczy o niego w narożniku. Obaj stracili równowagę i Brytyjczyk i Polak. Witek będzie go przerywa do akcji. Dyscyplina, musi Michał wytrzymać. Minęło zaledwie kilka sekund, będą jeszcze 42 sekundy, Brytyjczycy grali w osłabieniu. Pasycy muszą zasłaniać Stuarta. Jeżeli będzie miał całą przestrzeń przed sobą, wszystko będzie wiedział, będzie bardzo ciężko go pokonać. Dobre warunki fizyczne. I ponownie Marcin Kołusz. Powalczył tam z Jordanem Piedrosem. Niewiele brakowało, a ten krążek zagarnięty przez Piedrosa zaskoczył własnego bramkarza. Strzał z niebieskiej. Był tam zasłonięty Stuart. Utrudniał mu życie Marcin Kołusz. Jeszcze Polacy. Jeszcze oj, faul, dobrze. Posiadnięcie po lodzie. Będzie faul. Na Marcin Kołusz. Będziemy mieli przez 26 sekund podwójną przewagę. No niepotrzebnie Kalinowski, niepotrzebnie fauluje. To mieliśmy przewagę 5-4. Zobaczymy, jakie będą decyzje sędziego. Spójrzmy raz jeszcze na tę sytuację. Tutaj Marcin Kołusz przejechał przed Brianem Stuartem. Protestował kanadyjski bramkarz naszych rywali, że był faulowany. I teraz strzała tam wcześniej przewrócony Marcin Kołusz przez brytyjskiego obrońcę. Otwarte drzwi do boksu kar zespołu Coventry. Jest tam już dwójka zawodników. Nowy, który odsiaduje już tą 10-minutową część kary. Jest Boris Walabik. No i teraz dołączył Michał Kessny. Jest drugi pobyt tego polskiego Kanadyjczyka na ławce kar. Ciężki mecz. Widzimy zmęczenie na twarzach hokeistów obu zespołów. Aczkolwiek ta gra jest taka rwana, szarpana. No, nie ma takich dłuższych okresów płynnej gry. 26 sekund, będziemy grali w przewadze tym dalszym. No i to trzeba wykorzystać, jakaś narada między polskimi zawodnikami. Nie zdecydował się jeszcze wziąć czasu trener Jerzy Szejba. Muszą więc we własnym gronie ustalić, jak rozegrać krążek. Adam Wagiński, Kolarz i Ciura z obrońców, Radosław Gala i Jakub Witecki. Podjechał teraz nasz kapitan, Michał Kotlosz, aby wyjaśnić, jaki jest powód przerwy. Wydaje mi się, że będzie chciał zamienić Michał Kotlosz w Siurę. Do boksu wjechał jeszcze Lukaczewicz, Ned Lukaczewicz, który był tam wcześniej, nie wiem, czy tam wcześniej wyjechał. Znów trochę zamieszania na tapki. Wznowienie będzie środkowej strefie lodowiska. No i raz jeszcze sędzia główny tłumaczy sędziemu stolikowemu, co się wydarzyło, dlaczego aż czterech Brytyjczyków jest w tej chwili w boksie kar drużyny Coventry. Po stronie bryskiej tylko samotny Jarosław Rzeszutko, który tak jak mówiliśmy odsiaduje jeszcze karę 10 minut za niesportowe zachowanie nałożoną w pierwszej tercji. Piątka Polaków, trójka Brytyjczyków. To cieszy nas najbardziej, podwójna przewaga, tak będzie przez 26 sekund. No to może być kluczowy okres gry, kluczowy fragment tego spotkania. Radosław Galan. No, trudno powiedzieć, czy wygrał to zrobienie. Ostatecznie krążek trafił do Brytyjczyków. Jeśli jak najszybciej wybijają go daleko od własnej bramki. Teraz trzeba przyspieszyć. Trzeba wykorzystać jeszcze tych kilkanaście sekund podwójnej przewagi. Zabierają szybkości do wyjścia z tyków. Dość nerwowo prowadzony krążek Radosław Galan. Wyjechał Stuart. No i on. Ale czy do polskiego boksu, czy też poza lodowisko? Chyba jednak w polskim boksie ten krążek wylądował. Nie udało nam się. Straciliśmy 20 sekund. Zostało jeszcze 4. A jak na razie nie klei się ta gra w podwójnej przewadze Tyszanom. Raz jeszcze Radosław Galant spróbuje na boliku wywalczyć krążek. Czeka już na niego Michał Kołasz. 4 sekundy podwójnej przewagi, a później przez ponad półtorej minuty będziemy mieli jeszcze piątkę, czy też poszło co rywali.
Kolarz wyjechał już po Suwalabik. Trzeba więc szybko decydować się na strzał. Po drodze podbity krążek przelatuje ponad brytyjską bramką. Jorgensen przyduszamy teraz do bandy przez Radosława Galanta. Jest obok Pawliński. Trójka polskich zawodników tam w narożniku lodowiska. Suwalabik. No i niestety faul, który spowoduje, że na ławkę kar powędruje teraz polski zawodnik. Suwalabik. Przerzucony niepotrzebny faul. Wielkolud ze Słowacji. Szkoda. Jakub Witecki teraz osłabi nasz zespół. A zatem siły na lodzie się wyrównają. To co podkreślamy od początku. W dzisiejszym meczu decyduje dyscyplina. W takim okresie, w okresie gry przewagi 5-4. Zupełnie niepotrzebny. Oczywiście dodatkowa kara to wznowienie w naszej strefie obronnej. Dawno już nie było tam akcji. Stefan Żigardi w tej tercji jak na razie nie miał wiele pracy, ale teraz musi bardziej uważać. Już tam Neil Trim przygotowany do walki o krążek. Radosław Galant po naszej stronie. Wygrali to wznowienie Brytyjczycy. Gisbray strzela, ale trafił wprost w Adama Babińskiego. Niedokładne niestety podanie najstarszego zawodnika w wszystkich barwach, który grał już 10 lat temu, kiedy jako mistrzowie Polski Tyszanie po raz pierwszy grali w Kupanym Odrytalnym. Jest turniejem rozgrywanym na Litwie. Okej, Tanaka znakomicie jeździ na łyżwach. Ten brytyjski, japoński Kanadyjczyk, tak mogę powiedzieć. Bardzo Szczura nie popełnił błędu. Dobre zagranie polskiego obrońcy. Kontra Tyszan. Cały czas 4-4. Kolejny niecelny strzał. No to długo już są na nozie, nawet w okresie 5-3. Przydałaby się właśnie jakaś zmiana. Teraz Galant zjeżdża do boksu. Pozostał Bartosz Szczura, który jest na tej drugiej stronie lodowiska. Nie miał sobie zjechać. No i niestety w tej chwili sfaulował rywala. I za chwilę będziemy grali w osłabieniu, a później w podwójnej przewadze grać będą Brytyjczycy. Nie, znowu jest niegroźna sytuacja w środkowej strefie. Ale to wynika trochę ze zmęczenia. Ciura już chyba od 2 minut był na lodzie. Nie miał jak zjechać do boksu na zmianę, bo cały czas gra była kontynuowana. Tym bardziej, że mamy w tej tercji boks dalej. No dokładnie. Druga tercja, połowa spotkania. 10 minut gry za nami w tej części gry. Teraz my będziemy grali w osłabieniu. Polacy teraz w trójkę, Brytyjczycy w czwórkę. A później niestety za 15 sekund ta sytuacja jeszcze się pogorszy, jeśli chodzi o liczebność na lodzie. Robinson tutaj wycofuje na linię niebieską. Jim Jorgensen nie decyduje się na strzał. Czekają chyba Brytyjczycy, aż wyjedzie z boksu kar. Michael Tesnel. Tutaj jeszcze nie strzela. Już tam Lukaczewicz wyjeżdża z boksu. Była jeszcze widoczna jakaś dodatkowa kara na Tesnela indywidualna. I on odsiadywał tę swoją część kary. Piątka Brytyjczyków. A teraz Tyszanie bronią się w trójkę. Jorgensen. Wymiana podań z Lukaczewiczem. Jorgensen jest strzał. Dobra interwencja i teraz wybić krążek udaje się wreszcie. No, szybko się zmienić. Witek się musi szybko zmienić. No, niestety nikomu nie udało się zmienić. Pozostała na lodzie ta sama trójka. Tyszan, Koplosz. Dobra, proszę, spalony. Dobrze, teraz wybity krążek, ale wcześniej chyba gwizdek sędziego spalony. 22 sekundy zostały. No, można spokojnie wprowadzić do gry trójkę nowych zawodników. 22 sekundy do zakończenia podwójnej przewagi. Po tym czasie powróci do gry Jakub Witecki. Byłoby dobrze, żeby Adam wygrał to znowienie. No, prawie się udało, ale krążek jednak przejmują Brytyjczycy. Błyskawicznie wprowadzają go na naszej strefy ataku. Wyjmij teraz wybić krążek. Dobrze. Tutaj robi zawodnik Tyski. 10-9, już niespełna 8 sekund do zakończenia kary Jakuba Witeckiego. Wstał już w boksie, podniósł się, czeka aż ta kara upłynie do końca. A tymczasem Lukaczewicz. Lukaczewicz sam zagranie przed bramkę. A tu na szczęście nie było żadnego z jego kolegów. I teraz Adam Bagiński wybija krążek i jest okazja na kontrę. Bo Jakub Witecki w międzyczasie wyjechał z boksu, niestety nie opanował. Ale jest jeszcze Bagiński, strzela. Stewart broni, próbował natychmiast wznowić akcję, ale nie miał komu zagrać, więc gwizdek sędziego przerwał ten rozwój sytuacji na lodzie. No, brawa za ten kontratak. Szkoda, że Jakub Witecki tutaj nie opanował wcześniej krążka. Byłaby sytuacja sam na sam, ale i tak jeszcze zdołał ładnie nagrać do Bagińskiego. No, przetrzymaliśmy okres w osłabieniu.
3-5. Czwórkę teraz Tyszanie. Za 42 sekundy do gry powróci Wartościura. Brytyjczycy nie wykorzystali więc długiego okresu w podwójnej przewadze. Rzucenie krążka do naszej strefy. Zsigardi nie zdołał go tam zatrzymać za bramką. I ten cały czas w posiadaniu Brytyjczyków. Jordan Pietrus. Ciśnięty tam do bandy. Duża ruchliwość Tyszan w obronie i teraz wybicie krążka bardzo dobre. Upływają kolejne sekundy. Jeszcze 12, 11, 10. Już podnosi się Wartościura. A tymczasem kolejna akcja Brytyjczyków. Lozon dobrze zatrzymany. Już na linii niebieskiej wypchnięty krążek z naszej strefy. No i tu już krzywdy tej przewadze liczebnej nam Brytyjczycy nie zrobią. Oba zespoły w pełnym zestawieniu. Wróćmy do gry 5-5. Nasza przewaga będzie na pewno bardziej widoczna. No i jest teraz właśnie taka okazja. Józef Witek. No, dość ryzykowne podanie do naszej strefy. Przejął ten krążek Brytyjczyk. Nie spodziewał się tego chyba napastnik Coventry. No i będziemy mieli wznowienie w strefie ataku. Ożywili się kibice tyscy, którzy na pewno będą wspierali do samego końca swój zespół. Coventry Blaze to zespół młody, założony dopiero w 2000 roku. No ale zdążył w tym okresie już pięciokrotnie wywalczyć mistrzostwo Anglii. Po raz pierwszy w roku 2003, później 5, 7, 8 i 10. I dwukrotnie też wygrywał te rozgrywki play-off w 2005, no i właśnie w 2015 roku. Anglii te play-offy nie mają aż takiej mocy. Za mistrza uznaje się zwycięski zespół w sezonie zasadniczym, no ale wygrany w play-offach także jest doceniany. Interwencja Stewarta, jeszcze Polacy pociecha. Po drodze był tam rykoszet. Odbity krążek od napastnika Coventry. Na tłumie pociecha, będzie szybciej przy krążku. No tak troszeczkę tutaj jak cepem zagrał, niedobrze. Brytyjczycy, strzał. Zablokowane uderzenie Rossa Venusa. Ale cały czas walka o krążek w naszej strefie obronnej. Jeszcze jeden strzał Goodfreya. Balabik utrzymuje krążek w strefie ataku. Rzuca go na naszą bramkę, było groźnie. Odbił krążek, na szczęście zmienił kierunek jego lotu. Sigardi, zamieszanie w naszym polu bramkowym. Ten krążek po rykoszecie za bramki nagle pojawił się przed polskim bramkarzem. Brytyjczycy, Robinson przed bramkę. Na szczęście nie przejmuje tego podania. Nie mamy siły, żeby skontrolować. Minus, Rzeszutko, strzał. Pierwszy raz pojawił się chyba na lodzie po tej karze 10-minutowej. Trochę zamieszania. Trepierz. No, próbował nagrać, ale tam po drodze była noga Robinsona. Jeszcze raz Mateusz Trepierz. Wycofanie na niebieską. Nie decyduje się na strzał Wartościura. Ofensywne wejście polskiego obrońcy Mikołaj Łopuski. Strzał z ostrego kąta. Brian Stewart nie odbija tego krążka, zamraża go. Nie było więc szansy na skuteczną dobitkę. Takich akcji jak Mikołaj potrzeba więcej. Mniej ryzyka obrońców, którzy chcą, że tak powiem, dograć czyste podanie, dokładne napastnikom strefę podbramkową. To czasami powoduje ryzyko i przejęcia i możliwość skontrowania przez zespół Coventry. 6 minut i 10 sekund do zakończenia drugiej tercji spotkania. Cały czas utrzymuje się wynik z pierwszej części gry. Po bramce Jordana Pietrusa w trzeciej minucie Coventry Blaze prowadzą na lodowisku w Tychach z WKS-em 1-0. Mamy jakąś awarię pleksy, a zatem chwila oddechu dla hokeistów obu zespołów. 6 minut ponad jeszcze, jak mówiłem, do zakończenia tej tercji, więc chyba sędziowie jej nie przerwą. Będą liczyli na to, że tę awarię szybko uda się usunąć i tak chyba się dzieje. No, trener Szerba wykorzystuje ten czas, żeby instrukcję zawodnikom na pewno zauważył jakieś momenty, kluczowe braki. Będzie starał się sędzia tu przekazać informacje. Przywołuje hokeistów obu zespołów do gry. Widzimy zdenerwowanego Chucka Webera, amerykański 42-letni trener zespołu Coventry. No, ale jak na razie jego podopieczni grają dzisiaj bardzo dobry, zdyscyplinowany hokej. To rzeczywiście, można powiedzieć, miało taki hokej kanadyjski. No i teraz sprytem wykazali się Brytyjczycy, ale dobrze wzięty w kleszcze net Lukaczewicz. Michael Kolarz. Szybciej musi być polskiego obrońcy.
Brytyjczycy, strzał Sigardi w broń. Brakuje nam przyspieszenia ataku w momencie kontry. Przetrzymujemy krążek, ryzykujemy i doprowadzamy do takich bardzo niebezpiecznych kont. Za dużo mamy kontrataków zespołu angielskiego. No i raz jeszcze widzieliśmy piękna sztuczka techniczna z wód w wykonaniu Kanadyjczyka urodzonego w Montrealu Karla Lozona. Ale dobrą interwencją popisał się Stefan Sigard. Zdobienie po prawej ręce polskiego bramkarza, już tam czeka na przeciwnika Radosław Gala. Na przeciwko Neil Green. Krążek u hokeistów tyskich. Widecki za bramkę. Jest okazja do przeprowadzenia składnej akcji. Adam Pagiński. O, dobra wymiana podań z Galantem. Wrzucenie krążka do strefy ataku. Już tam Adam Pagiński podążył za bramkę. Widecki z drugiej strony. Ta trójka dzisiaj najaktywniejsza w zespole tyskim. Niedobre to prostopadłe podanie do Galanta. Krejl Tanaka, ale naprawia swój błąd tyski kapitan. On teraz wyprowadza krążek. Pan zdecydował się na strzał. Był już atakowany. No, będziemy mieli wznowienie w strefie ataku. A to dobre zagranie, no nie miał, nie ryzykował. Był pierwszy pod sobą, nie miał żadnego napastnika. Chciał pewnie przekroczyć linię niebieską i doprowadził do zmiany. Wiemy już, że zwycięzca tego turnieju, czyli zwycięzca oglądanego właśnie spotkania w półfinale Pucharu Kontynentalnego zagra w Rouę z miejscowymi Dragonami, z Szachtiorem Soligorsk z Białorusi, no i z mistrzem Ukrainy z poprzedniego sezonu, z tego kadłubowego sezonu z uwagi na wojnę rozgrywanego w Haka Kremenczu. Brytyjczycy. W tej tercji spora przewaga drużyny GKS-u, ale cały czas nie udokumentowana ani jednym golem. No i teraz kolejna okazja. Patryk Kogut, dawno już nie widzieliśmy go na lodzie. No, niestety stracił krążek, ale błąd. Szansa, strzał! Jeszcze będzie Kogut miał okazję na dobitkę. Szybszy jednak brytyjski obrońca. Kolejny raz okresy gry 5 na 5. Można powiedzieć, w strefie ataku mamy dużą przewagę. Tyłu i będziemy mieli za chwilę znów o jednego hokeistę na lodzie więcej. Oczywiście sędzia był blisko, ucierpiał tam polski zawodnik. Miejmy nadzieję, że nic poważnego się nie stało, bo taki atak tam gdzieś w okolice kręgosłupa, w okolice nerek. Bartłomiej Pociecha tutaj bardzo brutalnie potraktowany przez hokeistę Homen Gry z numerem 17 Russella Cowleya. Russell Cowley już na ławce karny, raz jeszcze widzimy wcześniejszą akcję mistrzów Polski, która niestety nie przyniosła bramki. Pięciu hokeistów GKS-u, czwórka po stronie Coventry Blaze. Jarosław Brzeszutko przygotowany już do walki o krążek. 17. Kotlosz i Bryk. Nie, tutaj Marcin Kolut widzę jest na linii niebieskiej. Tak, tutaj będzie ten wariant, który rozgrywali już w pierwszej tercji. Tak. Proszę zwrócić uwagę, bardzo dobrze. Bardzo dobrą pracę przed bramką robi Hert, który zasłania tam na ciężką przeprawę. Natomiast Mikołaj z Marcinem Koluszem będą próbowali narzucać ten krążek. Jeszcze jeden rykoszet po uderzeniu Herta. Udaje się utrzymać krążek w strefie ataku. Kotloszy błyskawicznie go tam skierowuje przed bramką. Mikołaj Łopuski. Niezbyt dokładne wycofanie. Musimy wrócić za akcją do własnej strefy obrony. Jeszcze ponad minuta przewagi liczebnej zespołu GKS-u. Może uda się ją wykorzystać, może uda się zdobyć pierwszego gola w meczu. Jeszcze nam walka o krążek. I teraz dopiero odblisk sędziego, ale już chyba wcześniej ten krążek został zatrzymany przez Briana Stewarta. Ja myślę, że trener powinien więcej wykorzystywać okresy gry przewadzy tej formacji. Łopuskiego z Koluszem, dlatego że naprawdę oni stwarzają duże zagrożenie. Tak, dobra była ta zmiana w przewadze, ale jeszcze mamy minutę i 7 sekund gry 5 na 4. Tutaj słupek po strzale Mikołaja. Już chyba trzeci słupek w tym meczu. I nie chce ten krążek wpaść do bramki drużyny Coventry, ale może w końcu się uda. Radosław Gala. Stewart kijem do boku, Witecki.
Adam Bagiński zjeżdża teraz przed bramkę, strzał z niebieskiej. Znów tam był gąszcz hokeistów obu zespołów przed Brianem Stewartem. Rozgrywają nadal zamek Tyszanie, nie zdecydował się na strzał z pierwszego krążka tyski obrońca. Szybciej musi być strzał na bramkę. Witecki za bramką Galan, przed bramką jest Ciura, Bagiński. Kolarz, nie ma strzału, teraz Pekendu zagranie. Nie może Kuba tak jest. Nie wybijają krążek Brytyjczycy. Ani jest to strzał, ani nie jest to podanie. Było kilka sytuacji, ale cały czas wynik niekorzystny. Jest 0 do 1. 3 minuty do zakończenia drugiej tercji, później jeszcze cała trzecia. Wynik cały czas jest sprawą otwartą. Można tutaj to spotkanie rozstrzygnąć na swoją korzyść. Tyszanie na pewno nie są zespołem gorszym. W tej drugiej tercji przeważają. Zasłużyli no co najmniej na jednego gola. Znów taka przódka niewiele dająca. Józef Witek. Ostatnia sekunda powraca do gry. Rasa jest Haulej. Brytyjczycy w pełnym zestawieniu. Strzał. Odbity krążek. Na szczęście kolarz miał do niego krótszą drogę od brytyjskiego napastnika. I Tyszanie rozpoczynają kolejną akcję. Józef Witek, środkiem teraz przedziera się czeski napastnik, błąd, strata krążka, dwójką atakują Brytyjczycy, luzą po lodzie, groźne uderzenie, zasłonięte zigarki, dobrze broni parkanem, okazja do kontry, dwójką w odpowiedzi Tyszanie, Witek z lewej strony, ale błyskawicznie została zatrzymana ta akcja przez hokeistów Kawek, no i teraz mają dwójkę, na szczęście zdążył do krążka zawodnik Tyski, trochę zamieszania teraz na lodzie. Bardzo duże tempo tego okresu, w tym okresie. Tutaj prosto padły podanie i znów dwójką Brytyjczycy lożą do tyłu trochę na pamięć. Zdążyli odebrać krążek. Tyszanie Kartoszkiem niedokładnie. Drew Fischer, ale jednak już przejął to podanie za niebieską linią. I na szczęście dla nas spalony. Ryzykowne podanie po przekątnej. Ciężko zawsze grało się z Brytyjczykami, zarówno w rozgrywkach klubowych, jak i reprezentacyjnych. Jak wiemy w historii spotkań Polski i Wielkiej Brytanii z 28 meczów, nasza reprezentacja hokejowa wygrała tylko 9, 2 remisy, 17 porażek. Ostatnia wygrana 5 lat temu, 2 do 1 podczas Mistrzostw Świata. Kolejne 4 mecze z Brytyjczykami nasza reprezentacja przegrała. Cały czas nie tracimy nadziei, że dzisiaj będzie inaczej, że dzisiaj górą będzie zespół Polski. Ale teraz musimy uważać na Lukaczewicz, Pietrus przed bramką. Lukaczewicz, no po okresie takiej głębokiej defensywy zaatakowali zawodnicy Coventry. Żigardi, Lukaczewicz na szczęście nie zakończył tej akcji strzałem, ale jest jeszcze Walabik. Odbity krążek przed polską bramką. Jest szansa. Do kontry. No, niezbyt dokładne podanie. Ale nie będzie uwolnienia, bo ten krążek trafił wprost w Briana Stewarta, który musiał go zatrzymać. No, zmęczony już wydaje się kanadyjski bramkarz Coventry. Zobaczymy, na jak jeszcze długi czas wystarczy mu koncentracji, wystarczy mu energii, aby wyłapywać te uderzenia polskich hokeistów. Mamy ostatnią minutę, drugi strefy ataku. Ważne, żeby teraz nie zrobić niepotrzebnego faulu, żeby zejść do szatni i zaczął trzecią kontencję w pełnym zestawie. Wygrałem zdrowienie. I znów ten krążek gdzieś tam po drodze odbity. Odwyżuje tego z brytyjskich hokeistów. No i teraz uwaga, aby nie popełnić błędu. We własnej strefie Shigardi do boku. Ale tam jest Ashley Day, 40-letni zawodnik naszych rywali. Teraz osamotniony trochę w tym ataku Witecki, czeka na kolegów, Bagiński zjeżdża do środka, podłączył się tam Ciura, do niego podanie, Ciura przed czasą, broni Stewart, dobra kontra polskiego zespołu, ale znów niestety zabrakło skuteczności. Bardzo dobra akcja Kuby Witeckiego, on troszeczkę jakby ten krążek inaczej się odbił. 25 sekund pozostało jeszcze w drugiej części spotkania. W tej tercji nie odwiedzaliśmy bramek, a to ta ostatnia szansa, którą miał Bartosz Ciura. Obrócił się, strzelił dobrze ten wychowanek klubu pokojowego z Dębicy. Cały czas jednak jak zaczarowana bramka zespołu brytyjskiego. Coś tam jeszcze na lodzie, jakieś strzępy kija pozbierał sędzia.
duża przewaga, myślę, będzie w tej tercji, jeżeli chodzi o ilość strzałów celnych naszego zespołu. No ta tercja zdecydowanie podpycha do mistrzów Polski. Szkoda tylko, że bez efektów bramkowych. Filip Komorski, wygrane zdobienie, Mateusz Bryk. Dobrze udało się Kotlarzowi utrzymać krążek w strefie ataku, zagranie za bramkę. Tam Komorski, ale teraz Brytyjczycy wybijają krążek. Bardzo mądrze, sprytnie. I tak, aby nie było uwolnienia. I czy wystarczy nam czasu na przeprowadzenie jeszcze takiej skutecznej akcji, oddanie strzału. Przyciśnięty do bandy Kevin Noble. Walczą dyszanie, ale już niestety nic tutaj w tej sekcji nie uda się osiągnąć. Tak jak mówiłeś, musimy tylko uważać, aby jakiejś głupiej kary sędzia na nas nie nałożył już po końcowej syrenie. Cały czas 1-0. To jest wynik, który jak najbardziej można odrobić w trzeciej tercji, która jeszcze pozostaje przed nami. Jeżeli chodzi o przygotowanie się w Kościowie, w kilku momentach było widać, że jesteśmy...
który po dwóch tercjach przeanalizował, można powiedzieć, jak wytrawny trener powiedział, oddał cały klub z tego, co trzeba zrobić w trzeciej tercji, aby w dzisiejszym spotkaniu zwyciężyć. Cały czas utrzymuje się wynik niekorzystny, ustalony w pierwszej tercji. Bramka Jordana Pietrusa w przewadze. 1-0 prowadzą Coventry Blades, ale to jest wynik, który jak najbardziej można z tej trzeciej części gry obrobić. Tak jak mówił Adam Bagiński, hokeiści widzą w oczach Brytyjczyków, że jednak kładną z minuty na minutę. Widzieliśmy na zbliżeniach bramkarza Briana Stewarta. Wysoki 196 cm wzrostu. Tutaj musiał kilkanaście tych padów na lód wykonać. To też na pewno nadwyrężyło jego siły. Podkreślamy, że potrzebna jest jak najdłuższa gra w pełnej formacji 5-5. Wtedy zespół czyski osiąga wyraźną przewagę, zwłaszcza w strefie ataku. Aktywność Radka Galanta, Adama Bagińskiego, Mikołaja Łopuskiego czy Marcina Kolusza może spowodować, że doprowadzimy jak najszybciej do remisu. Brytyjski hokej klubowy jest oczywiście wyżej ceniony od hokeja polskiego, no ale też w Wielkiej Brytanii zarejestrowanych jest ponad 10 tysięcy hokeistów, w Polsce dla porównania czterokrotnie mniej. Wznowienie na środku. Rozpoczynamy trzecią tercję. Tercję nadziei dla mistrzów Polski na odrobienie tej jednobramkowej straty i wygranie meczu z drużyną brytyjską. Gigardi spokojnie, Bartosz Ciura zagrywa po bandzie. Witecki do środka. Przejmują krążek Brytyjczycy. Oni teraz próbują wyprowadzić go z własnej strefy, ale jak widzimy, pressingiem grają Tyszanie. Nie pozwalają tutaj na rozwinięcie skrzydeł zespołowi Blaze. Jorgensen. Cały czas krążek w brytyjskiej strefie obronnej. Walczył o niego Polacy. Radosław Galan. Dobry dzisiaj mecz tego środkowego, pierwszego według protokołu ataku. Strzał. No, takie właściwie wrzucenie krążka przez Michaela Kolarza. Spokojnie ten krążek Brian Stewart wyłapał. Tak, ale takie strzały są potrzebne. Potrzebna jest zasłona bramkarza. Aktywna gra w strefie przedbramkowej, próba dobitki, próba zmiany kierunku lotu krążka. W ten sposób będzie można pokonać bramkarza angielskiego. Jarosław Rzeszutko walczy o krążek. Trójką teraz atakują Brytyjczycy. Neil Trim do Kejno Tanaki. Ponownie Neil Trim przed szansą. I ładnie rozegrali tę akcję. No i niestety 2-0. Akcję finalizuje obrońca Michał Kessner, 26-letni włoski Kanadyjczyk. O, kontra jeszcze w 52 dokładnie sekundzie tej trzeciej tercji. I Coventry Blaze prowadzą na lodowisku w Tychach 2-0. To jest hokej na lodzie. To oczywiście nie jest wynik, którego nie dałoby się odrobić. Świetnie tutaj zagrał Neil Trim, nie strzelał, zauważył, że podłączył się do tej akcji prawy obrońca Michael Kessner. No i właśnie on finalizuje tę akcję drużyny brytyjskiej. 2-0 dla Coventry. Kluczową rolę zadał zawodnik z numerem 19 i podłączenie się aktywne obrońcy. Szkoda, że nie wiedzieliśmy, gdzie była strata w środkowej strefie krążka. W jakim momencie zaczęła się ta akcja? 40 minuta, 52 sekunda spotkania. Gol dla drużyny Coventry Blaze. Strzelcem był zawodnik grający z numerem 5, Michael Kessner. Podającymi byli zawodnik grający z numerem 14, Kyle Tanaka. Kontra teraz Tyszan, no ale strzał zza niebieskiej linii nie mógł zaskoczyć tak dobrego bramkarza jak Stewart, ale będziemy mieli wznowienie w strefie ataku, no i nadzieję, że wreszcie skuteczniej zagrają Tyszani. Trzeba większej determinacji teraz już praktycznie, trzeba wszystko postawić na jedną kartę, wszystkie krążki rzucać do strefy ataku, próbować bardzo aktywnym grać pressingiem z trzecim cofniętym napastnikiem, żeby nie dać się skontrować. Szukać szans na poprawienie wyniku. No, co ciekawe, z 20 bramek, jakie tu na lodowisku Tychy w Tychach w tym turnieju zdobyli Brytyjczycy, wszystkie wcześniejsze zdobyli napastnicy. Ten gol Michaela Kessnera to pierwsza bramka uzyskana przez obrońcę. Tyszanie, walka o krążek w narożniku, jest tam Adam Bagiński. Ponownie ten wychowanek gdańskiego Sosnowca, Galant, zablokowane uderzenie. Bartosz Ciura, dobry rolling po bandzie. Znów Bagiński zjeżdża teraz do środka. Bartosz Ciura, osamotniony na niebieskiej. Dobre wrzucenie przed bramkę. Nie udało się utrzymać krążka w strefie ataku. Spokojnie tutaj Brytyjczyk
absorbował uwagę naszego obrońcy, aby dać kolegom czas na przeprowadzenie zmiany. Dobra praca Russella Cowleya, to reprezentant Wielkiej Brytanii, ale urodzony w Kanadzie, w Edmonton. Teraz zabawa z krążkiem we własnej strefie. Mikołaj Łopuski walczy o krążek za bramką, jest Jarosław Rzeszutko. Ofiarnie grają Tyszanie. Z dużym zaangażowaniem, z dużą ambicją. Dobrze widać, są szybkościowo i kondycyjnie przygotowani do tych rozgrywek. Zigardi zatrzymuje krążek. Ten zostanie rzucony w naszej strefie obrony. Tempo, musimy dostać się do tempa. Zespół dziecki musi dostać się do tempa. Szybsza częstotliwość zmian, krótsze zmiany, aktywniejsza praca. Większa determinacja. W każdej zmianie trzeba szukać szansy na zdobycie bramki. Filip Komorski na lodzie, czwarty atak w wszystkim zespole. Dzisiaj no nie miał zbyt wielu okazji, aby grać. Gra ta formacja tylko w sytuacjach, kiedy jest prowadzony mecz 5 na 5 w pewnych zestawieniach. Komorski powalczył tam o krążek. Jest jeszcze Mateusz Pepierz czy Józef Witek. On tutaj się teraz pojawił na lodzie. Wydaje mi się, że... z Pepierszczem. Strzał. Jest szansa na dobitkę. Mateusz Pepierz. I świetna interwencja Stewart. Tak, trener Szejba zmontował tak trzecią formację. Ta trzecia formacja jest Witek. Tak, tak to w tej chwili wygląda, że Witek z Komorskim i z Pepierszczem. Nie mamy Koguta i Kartoszkina. Rzeczywiście Rosjanin dzisiaj prezentował się słabo przez te dwie terpie meczu. Galan z Witeckim i z Bagińskim, Ciura i Kolarz w obronie. Tutaj zatem ten pierwszy atak bez zmian. Bartosz Ciura ma trochę miejsca, strzela, no, ale akurat w tym momencie Stewart nie był zasłonięty i zdołał kanadyjski bramkarz Coventry odbić krążek. Walczą o niego teraz Kale Tanaka i Bartosz Ciura. No i mimo kłopotów poradził sobie polski obrońca uwolnienie. To co powiedziałeś, to będzie bardzo ważne, żeby tego bramkarza zasłonić, żeby umieć umiejętnie wjechać w strefę przedbramkową, zasłonić mu widocznie, strącić krążek, bądź czekać na ewentualne dobitki, gdy ten krążek spadnie przed napastnikami. No i zdobyć tego pierwszego gola, który tutaj na pewno podbudowałby jeszcze morale zespołu mistrza Polski, pozwolił mu uwierzyć, że można to spotkanie rozstrzygnąć na swoją korzyść. Pozostała ta sama piątka w polskich barwach. Neil Grimm zajmuje miejsce na boliku za Bretta Robinsona. U nas Radosław Galant. Walka o krążek, trafia on jednak do Brytyjczyków. I rozpoczynają kolejną akcję. Załatwo w pierwszej tercji. Wznowienia były, powiedziałbym, silną stroną zespołu dyskiego. Teraz nie potrafimy wygrać na czysto wznowienie. Kolarz na drugą stronę, Bagiński do Galanta. Podskoczył ten krążek na łopatce kija środkowemu drużyny tyskiej. Ale Adam Bagiński stracił równowagę w narożniku. Krążek odzyskali Brytyjczycy. Jarosław Hertu z drugiej pary obrońców. Przypomnijmy, że Tyszanie cały ten turniej grają na trzy pary obrońców i na cztery ataki. Duża szybkość Marcina. Marcin Kolusz dobrze wprowadził krążek do strefy ataku. Jest jeszcze szansa, wycofanie na niebieską. Hertl na drugą stronę błyskawicznie do pociechy. Ten przed bramkę. Zamieszanie przed bramką Stewarta. Jeszcze Polacy, ale nie ma dogodnej pozycji do oddania strzału. Marcin Kolusz, Łopuski, pociecha na niebieskiej. No, potrafi uderzyć. Wrzucenie krążka przed bramkę. Ten trafia dla Michaela Kessnela. No i spokojnie Włoch wybija go z własnej strefy. Za szeroko jest Bartek Pociecha z Hertlem i ten krążek. No i teraz jest... błąd Bartłomieja Pociechy. Jeżeli jest podany po linii niebieskiej, on dość długo leci i nie ma wtedy efektu zaskoczenia. No teraz też jest to, co podkreślamy. To jest niepotrzebne ryzyko. Podanie przez poprzekątnej, czy środek, czy zorganizowanej grze obronnej 1-2-2 zespołu Coventry stwarza możliwość na przechwycenie krążka. No nie możemy tak ryzykować. Kamil Kalinowski, przegrane wznowienie, ale odzyskujemy krążek. Nie dociera jednak to podanie do Mateusza Wypierszcza. Powalczył tutaj jeszcze Michał Kokosz. Podanie ręką. Gra oczywiście przerwa.
15 minut i 27 sekund do zakończenia trzeciej tercji. Czy zakończy ona to spotkanie, czy cały czas nie tracę nadziei, Tyszanom uda się tutaj chociaż doprowadzić do remisu i doprowadzić do dogrywki? Oczywiście, ta bramka zmieniłaby obraz zespołu, bo... Rozgrywają teraz krążek Brytyjczycy, strzał z ostrego kąta Jordana Pietrosa, spokojnie zbija do boku Stefan Żigardi. Nie był zasłonięty w tej akcji polski bramkarz. Koplosz teraz szarża kapitana drużyny tyskiej. Jordan Pietrus groźnie, trójko przeciwko dwójce obrońców teraz Brytyjczycy. Rio Fischer. Dobrze tam wrócił jeden z napastników, Józef Witek. Wytrącił Brytyjczyka z rytmu. Okazja teraz do kontry. No, Józef Witek. Szansa. Witek strzela, odbija przed siebie i bramka. I mamy 2-1. A zatem wreszcie udało się odczarować tą bramkę brytyjskiego zespołu. 2-1. Mateusz Bryk celną dobitką backhandu przywraca nadzieję zespołowi tyskiemu. 46 minuta spotkania. Spójrzmy raz jeszcze w głównej roli obrońcy. Józef Witek strzela, a tam podłączył się do tej akcji Mateusz Bryk. Zjechał do środka i strzałem z backhandu pod poprzeczkę pokonuje po raz pierwszy Briana Stewarta. On rozpoczął tą akcję. Dobra również praca Kamila Kalinowskiego, który tam zaabsorbował obrońcę. No, mamy 14-15 minut na doprowadzenie do remisu. Ja myślę, że jeżeli nie będziemy ryzykować, nie będziemy popełniać zbytecznych fauli, to zespół tyski to spotkanie wygra. Punkt asysty dla Witka, który uderzał na bramkę. No i ważny gol Mateusza Bryka. Ma ostatnio szczęście do zdobywania ważnych bramek. Pamiętamy, że dał nam remis w meczu z Węgrami na Mistrzostwach Świata w Krakowie. Także pięknym uderzeniem. Sporo jeszcze czasu. Można nie tylko tutaj doprowadzić do wyrównania, ale także przechylić szale na swoją korzyść. Ale musimy uważnie grać w obronie, nie popełniać błędów. Nie dać Brytyjczykom możliwości podwyższenia rezultatu. Jest znowu szansa. Ładna akcja, strzał. Zablokowany przez brytyjskiego obrońcę kontra Brytyjczyków. Ładne spotkanie jak na razie w tej trzeciej tercji. Robinson, ale świetnie w obronie Bartościura. No tutaj radzi sobie z tymi brytyjskimi Kanadyjczykami nasz młody obrońca. Witecki, no, podanie na pamięć, nie ryzykował tam jego kolega, bo akurat była zmiana, aby nie narazić się na karę 6 na lodzie. Do znudzenia będę powtarzał, no nie może Kuba Witecki z jednej bandy podawać na drugą stronę. Prześrodek jeszcze do Marcina Kolusza, który ma bardzo trudną sytuację, bo przyjęcie przedniego krążka powoduje to, co zauważyłeś, grę w osłabieniu. Musimy uprościć grę. Tak, trochę więcej spokoju. Jako Witecki widać jednak u niego chyba pewne zaległości związane z tą kontuzją. Nie jest w optymalnej formie. Nasz młody skrzydłowy, wychowany w katechach Krynica. Kontra teraz środkiem Mikołaj Łopuski. Mikołaj Łopuski, dobra szybkość. Ale z backhandu przymierzył niedokładnie Jarosław Pertl. Dobrze jednak podłączył się tutaj czeski obrońca do tej akcji. Walczy tam za wzięcie o krążek. Zjeżdża Marcin Kolusz za bramkę. Szybszy brytyjski obrońca, ale udaje nam się odzyskać panowanie nad krążkiem na krótko. Jeszcze Marcin Kolusz ambitnie. Ale ten wysoki Słowak Balabik nie dał sobie odebrać krążka. Wiarnie teraz w obronie Bartłomiej Pociecha. Krążek cały czas w posiadaniu mistrzów Polski. Znów takie prostopadłe podanie. Łopuski zdołał jednak opanować krążek. Mikołaj Łopuski. No, trochę osamotniony w tym ataku. Dobre wycofanie. Strzał! Świetnie tam podłączył się pod tą akcję Kotlosz. Dobry okres gry polskiego zespołu. Świetne uderzenie od razu z pierwszego krążka. Ponownie Mateusz Bryk. Jeszcze ten krążek gdzieś tam blisko bramki Brytyjczyków. I teraz spokojnie pokryjści Coventry. Mieli tutaj tych kilka sekund swobody. Lukaczewicz, groźna kontra. Lukaczewicz, piękny zwód. No i będzie niestety faul. Nieprzepisowa interwencja naszego obrońcy. Łapie się za głowę, ale decyzja sędziego jest chyba słuszna. Mateusz Bryk wędruje na ławkę kar. Powodowanie upadku. No tutaj pokazał dużą umiejętności techniczne. Chociaż, no nie wiem. To była próba zagrania bodliczkiem, tak na granicy faulu. Myślę, że część sędziów odgwizdałaby karę, część jednak nie.
mocno wnet Luke Kaczewicz, który w wyniku tego, że zagrodził mu tam drogę Mateusz Bryk, uderzył mocno w bandę. Cierpi, jak widzimy, ten zawodnik urodzony w Podgoricy, mający kanadyjskie i czarnogórskie obywatelstwo, no, ale w Czarnogórze jak na razie hokej się nie rozwinął. Nie ma więc możliwości, aby reprezentować swoją ojczyznę. Wydaje mi się, że wejście Mateusza Bryka nie spowodowało tej kontuzji, bo tam nie było widać, żeby to było na kolano. Nie, uderzył bandę i to z tego wynika po prostu. Ned Lukaczewicz, draftowany przez Los Angeles Lakers w 2004 roku, ale nie pojawił się na taflach NHL. W czwórkę grać będą niestety teraz Tyszanie w tym dobrym dla nich okresie, kiedy udało się wreszcie po raz pierwszy pokonać Briana Stewarta. Teraz musimy te dwie minuty wybronić bez strat bramkowych, no a później, kiedy znów siły na lodzie się wyrównają, zaatakować i doprowadzić do wyrównania. Dużo pracy ma dzisiaj niemiecki arbiter Markus Krawinkel. Gra jest ostra, no ale myślę, że ten hokej mimo wszystko może się podobać kibicom. Brytyjczycy odzyskali krążek po zrobieniu, no i teraz spokojnie rozgrywają zamek. Godfrey na linii niebieskiej z Kesslerem. Godfrey strzela. Brawo, Szigard. Świetna interwencja bramkarza Tychów. Próbował go zaskoczyć Joss Godfrey. Pierwszy jego mecz na tym turnieju. 27-letni Kanadyjczyk. Walka o krążek w polskiej strefie. Niewiele sekund kary Mateusza Bryka upłynęło. Teraz dużo swobody mają brytyjscy obrońcy. Godfrey. Godfrey strzela, zasłonięty Szigardi. No i my teraz możemy mówić o szczęściu, które kilkakrotnie w drugiej tercji uśmiechało się do Brytyjczyków. Niepotrzebnie Kolas rzuca się na ten krążek i spróbuje zasłonić. Mocno już zmęczony Brian Stewart. Widzimy, przysiada tam, kiedy tylko może, aby zyskać trochę czasu na odpoczynek. A tymczasem jego koledzy próbują zorganizować kolejną akcję. Hej, Tanaka. Miło się patrzy na grę tego zawodnika. Ponownie krążek wraca do Tanaki. Wycofuje go na niebieską. Widać, że mają to wyćwiczone. Michel Kessnel. Włoch. Kessnel. Strzał. Krążek odbity. Jest to bitka Tanaki. Ale udało się Tyszanom wybronić. Brawo. Grim uderzał z niebieskiej. No, teraz stracił równowagę na środku lodowiska. Śliski dzisiaj lód tutaj w Tychach, ale na szczęście dla hokeistów obu zespołów. Nie fauluj, nie fauluj, żeby Kuba nie sfaulował. Tak, no niestety tutaj Kuba Witecki widać nie jest w najwyższej formie. Rolling po bandzie i ten krążek powraca aż do środkowej strefy lodowiska. 20 sekund już tylko kary Mateusza Bryka pozostało. Źle rozegrali krążek Brytyjczycy. Pociecha, teraz dobrze, spokojnie. Wprowadził krążek do strefy ataku. Strzelił i dobre to było uderzenie. Brian Stewart musiał interweniować. No dobrze, 4 sekundy, 3. Mateusz Bryk już gotowy do powrotu na lód. A zatem udało nam się przetrwać te 2 minuty osłabienia bez strat bramkowych. Ale musimy teraz zatrzymać szarżującego Karla Lozona. Brytyjczycy znów groźnie. Lukaczewicz. Lukaczewicz strzela. Jordan Pietrus tam utrudniał życie Szigardiemu. Ale na szczęście dla polskiego zespołu nie ma bramki. Wybija teraz krążek na uwolnienie. Dobrze, musimy zmienić. Zawodnik Tyski, trzeba przeprowadzić zmianę, uporządkować szyki i ponownie zaatakować. 2-1 prowadzą hokeiści Coventry Blaze na lodowisku w Tychach z mistrzami Polski. Bramki Jordana Pietrusa i Michaela Kesslera dla naszych rywali. Mateusz Bryk w 46 minucie przywrócił nadzieję Tyszanom. Tak, no teraz będą szukali Anglicy przerw, żeby jak najwięcej mieć możliwości odpoczynku. Tak, poprawia sprzęt Brian Stewart. No, chociaż za takie coś jest kara. Ale chyba myślę, że wzięli czas. Nie wzięli czasu i rzeczywiście tutaj mogła być kara, bo przecież po to jest rezerwowy bramkarz, jeżeli ten główny ma niesprawny sprzęt, aby szybko wjechał, a ten główny zjechał i sprzęt poprawił. A w rezerwie mają dzisiaj Brytyjczycy tylko 18-letniego Reniego Mara, który krótko tutaj grał w tym turnieju, szkoda. Ze znacznie mniejszym doświadczeniem. No, pozostaje Brian Stewart. Brytyjczycy zyskali
kilkadziesiąt cennych sekund, aby odpocząć. I za chwilę gra powinna zostać wznowiona. Protestuje tam nasz kapitan, że Brytyjczycy celowo tutaj opóźniają wznowienie. I już wszystko podam. 10 minut i 20 sekund. Musimy też szybko zmienić, bo mamy trzech obrońców teraz z konieczności. Przestarcie przy bandzie, no i będzie kolejna kara. Zarzucenie na bandę pokazuje sędzia. Markus Krawinkel. Nie wygląda to dobrze. Znów przez dwie minuty będziemy mieli, to znaczy pyszanie mistrzowie Polski o jednego zawodnika na lodzie mniej. No, niepotrzebny faul, dlatego zawodnik bez krążka był atakowany bez krążka. Przyduszony tam do bandy przez Jarosława Hertla Ashley Tate, 40-letni Brytyjczyk urodzony w Toronto. No i czeski obrońca typu teraz na ławce kar. Rzucenie na bandę, pierwsze jego wykluczenie w tym meczu. I ponownie przed szansą zawodnicy Coventry będą starali się z pewnością podwyższyć prowadzenie. Neil Trim. Tanaka i z Robinsonem, ten jest najbardziej bramkostrzelny atak. No może teraz 10 goli już zdobył na tym turnieju. Czyżby kara dla Brytyjczyka? Tak, cross-checking, a zatem po 3 sekundach siły na lodzie się wyrównują. Błąd teraz hokeisty Coventry. No i będziemy mieli co do jeszcze dodatkowo wzdobienie w strefie ataku. Neil Trim wędruje na ławkę kar. 5 goli i 3 asysty na tym turnieju 32-letniego Kanadyjczyka. W poprzednim sezonie reprezentował klub Brayhead Clan Glasgow. Najskuteczniejszym zawodnikiem tego klubu z 28 golami i 44 asystami. Teraz osłabia swój zespół w ważnym momencie. Drużyny w czteroosobowych składach, siły na lodzie wyrównane, ale to może być atut Katysza. Strzał! I 2-2 udało się wyrównać, brawo! A zatem mamy remis na lodowisku w Tychach. No, narzekaliśmy na Jakuba Witeckiego, ale teraz spisał się jak należy. A teraz ponownie bardzo dobre zagranie Mateusza Bryka, który w pierwszym momencie naznaczył, że będzie próbował strzelić, znalazł Kubę Witeckiego, no i... Spójrzmy raz jeszcze na tę sytuację. No i Adam Bagiński, który zasłonił bramkarza Stewartowi. I mamy na lodowisku w Tychach remis i do końca 10 minut. A zatem może nawet dogrywka nie będzie tutaj potrzebna. Może uda się zadać ten decydujący cios w regulaminowym czasie w ciągu 60 minut gry. A dalej gramy 4 na 4. Oj, bardzo iskrzy w boksie. Zawodnik angielski teraz próbował prowokować zawodników w naszym boksie. No, cały czas tutaj próbują tych różnych sztuczek hokeiści Coventry. Mówiliśmy w ich składzie 8 Kanadyjczyków, 2 Amerykanów i 3 Brytyjczyków, którzy urodzili się w Kanadzie. Dawno nie widziałem sytuacji, żeby sędzia musiał zjechać z lodu i skoczyć między dwa boksy. No, jest tam nasza koleżanka. Miejmy nadzieję, że nie ucierpi w tej rywalizacji. Myślę o Olze Rybickiej. Może trzeba ją ubrać w taki pasiak. Będziemy mieli jakiś komunikat, a zatem bardzo proszę, Olga. No cóż, tu między boksami zrobiło się naprawdę gorąco. Zaczęło się od przerzucania się słowami między trenerem tyskim, a zawodnikami z Coventry. Później no, praktycznie wywiązała się tu bójka. Adam Bagiński, Ashley Tate mieli sobie coś do wyjaśnienia i szczerze mówiąc, przez chwilę było naprawdę groźnie. Na szczęście wszystko udało się zażegnać. Potrzebna dyscyplina. Dyscyplina. Musimy opanować emocje, jeżeli chcemy ten mecz wygrać. Walka o krążek w środkowej strefie lodowiska. Cały czas 4 na 4. Russell Cowley wycofuje na niebieską. Ponownie reprezentant Wielkiej Brytanii, Cowley. Na linii niebieskiej już tutaj czeka jej na podanie Kevin Noble. Też groźnie i brawo Sigar. Jordan Pietrus próbował pokonać po raz drugi w tym meczu polskiego bramkarza. Jakub Witecki.
2 do 2 na lodowiskach w Tychach. Piękne spotkanie pomiędzy mistrzem Polski i zespołem, który okazał się najlepszy w play-offach brytyjskiej ligi AHL w minionym sezonie. Na okres, gdy musimy grać z konieczności 4 obrońcami, bo jeszcze na ławce kar mamy Hertla, ale mam nadzieję, że nasi zawodnicy wytrzymają fizycznie. Kolejne wygrane wznowienie przez hokeistów Coventry niestety. I teraz ten wysoki Boris Valavik. Valavik ma sporo miejsca. Brawo Szigardi. Próbował mu tam zasłonić widok doświadczony Ashley Tate. Ale polski bramkarz w odpowiednim momencie skierował parkan tam, gdzie akurat leciał krąż. Wznowienie pokazuje sędzia, będzie w naszej strefie obronnej. Upłynęło znów kilka sekund. Widzę, że trener przerywa dzisiaj. Non-stop eksploatuje garanta, praktycznie cały czas jest na lodzie. Dobry mecz dzisiaj tego zawodnika. Radosław Galant, przypomnijmy, 24-letni wychowany KTH Krynica, świetne warunki fizyczne, 190 cm wzrostu. Wygrał teraz to wznowienie dla polskiego zespołu. Kotlosz na lewo. Pierwsza od dłuższego czasu akcja drużyny tyskiej. Bardzo dobrze. Dobre wrzucenie krążka do strefy ataku. Trzeba jeszcze nie powalczyć. 5 na 5, to jest 100% gra. Galant z Witkiem teraz, ta dwójka napastników. I Kotloszy z Brykiem w obronie. Brytyjczycy, ale cały czas tu pressingiem próbujemy przerwać ich akcję już w zarodku. Rozpędzają się jednak gracze Coventry. I dobrze teraz ciałem zagrywa Mateusz Bryk. Brawo. Wszystko zgodnie z przepisami. Potrzebne są zmiany. Już tam zjeżdżał do boksu. Witek nie może w ten sposób grać. Musi szybciej się zmieniać. Przytrzymuje Witowskiego w boksie. No, obeszło się na szczęście bez zagrożenia karą 6 na lodzie. Czy w tym przypadku akurat 5, bo grają 4 na 4. Dwóch zawodników na ławce kar. Powróca teraz do gry Hertl. Przydałoby się prostopadłe podanie. No niestety nie było tego podania. Hertl przejechał już poza niebieską linię. Spalony. Szkoda, że nie dostrzegł tutaj wychodzącego z boksu kar Jarosława Hertla, jego kolega. Zbyt długo tam holował krążek. Była szansa na sytuację sam na sam. No, a że potrafi takie wykorzystywać Jarosław Hertl, pokazał już w pierwszym meczu z Partizanem, kiedy zdobył bramkę z rzutu karnego. Znów tam coś iskrzy na lodzie. Podjeżdża sędzia do polskiego boksu. Rozmawia z naszymi szkoleniowcami. Widocznie wytłumaczył naszym trenerom, dlaczego pozwolił bramkarzowi angielskiemu podjechać, ale mało kiedy takie coś się spotyka. Powinna być zmiana bramkarza. To jest, no, oczywiście, no, takie są krajowe przepisy. To jest łapanie czasu, szukanie odpoczynku dla zespołu angielskiego, który jest, można powiedzieć, w pewnym kryzysie. Przypomina to trochę naszego znakomitego judokę Pawła na stule, pamiętasz zapewnie Tomek, który często właśnie w walkach, kiedy już nie miał siły, kombinował, udawał, coś tam poprawiał, ten swój strój, aby później odzyskać trochę siły. No i bardzo dobrze, sędzia teraz pokazuje, że musi być zmiana bramkarza. Decydujący cios swojemu rywalowi. Tak jest, albo zmiana bramkarza. Nie, musi zmienić bramkarza. Teraz musi być zmiana bramkarza, więc albo czas. Będzie kara. Nie, trener bierze czas. Trener wziął czas, to jest dodatkowe 30 sekund, ale po tych 30 sekundach musi już na lodzie pojawić się bramkarz w zespole Coventry. Poprawa sprzętu bramkarza Briana Stewarta. No, a to co najważniejsze, przypomnijmy, rezultat remisowy 2 do 2. Mateusz Bryk i Jakub Witecki autorami bramek dla mistrzów Polski w hokeju na lodzie. Ważą się losy zwycięstwa w turnieju. Stawką tego meczu awans do półfinału Pucharu Kontynentalnego w hokeju na lodzie. Jak na razie 5-krotnie polskie kluby dotarły do tego szczebla rozgrywek. 3-krotnie Krakowia, 2-krotnie Ciarko, PBS Bank Sanok. No i miejmy nadzieję, no, że Tychy będą szóstym zespołem. No, wraca Stewart do bramki. No ale łącznie z tym czasem myślę, że około 2 minut upłynęło. Dokładnie. Nieuczciwe tutaj zagrywki hokeistów Coventry. Wygrane wznowienie Kale Tanaka. Ale gwizdek sędziego, chyba raz jeszcze zostanie rzucony krąż. Stewart jakby sprawdzał, czy wszystko jest w porządku. Jeździ gdzieś tam po swojej tercji. No mam nadzieję, że sędzia już nie da się zrobić na te stuczki. Teraz każdy w taki moment ukaże 2 minutami.
ustawienie po prawej ręce bramkarza Coventry. 8 minut do zakończenia spotkania, do zakończenia trzeciej tercji, bo rezultat jest remisowy i jeżeli nic tu się nie zmieni, będziemy mieli 5-minutową dogrywkę. Niestety w tym ostatnim okresie większość wznowień wygrywają Brytyjczycy, ale Dyszanie nadal ambitnie, nadal starają się utrzymać tempo gry, tempo, które liczą na to, że dla Brytyjczyków za chwilę będzie już nieosiągalne. Radosław Galan. Dobrze, dobrze. Lepiej jest stracić krążek w takiej sytuacji, niż podać przykładowo ryzykowny. No dokładnie, a teraz pressing. Adam Bagiński, niedokładne podanie do Galanta. Walczy jednak dobrze środkowy z Jimem Jorgensenem, doświadczonym amerykańskim obrońcą. Jorgensen czeka teraz, aż koledzy zakończył przeprowadzenie zmiany. Kale Tanaka już się rozpędza z prawej strony. Nowu. Musimy swoją konsekwencją i dyscyplinowaniem zmusić zespół angielski do popełnienia błędu. No i będzie uwolnienie, krążek podany za czerwonej linii. Nie zdołał go Jordan Biedrus przejąć i gra powraca przed bramkę zespołu brytyjskiego. Dajcie teraz na tą zmianę. Ta piątka dawno nie była na lodzie. Myślę, że Mikołaj Łopuski z Marcinem zregenerowali siły i doprowadzą do zwycięstwa tej zmiany. Mamy drugi atak i parę obrońców pociecha Hertl. Znów celebrują przeprowadzenie zmiany Brytyjczycy. Znów tam Stewart, jak widzimy, rozciąga się między słupkami swojej bramki. Wznowienie wygrane, pociecha. Bartłomiej Pociecha uciekł trochę krążek, ale jeszcze Pociecha przed bramkę. No, niestety tam akurat był kij brytyjskiego obrońcy. Udaje się utrzymać krążek w strefie ataku. Dobrze, że szóstko. No i krążek poza lodowiskiem. Oblężenie w tej chwili bramki zespołu Coventry. Bardzo dojrzale Bartek Pociecha zachował się, przetrzymał pewien moment. Chciał podać. Nie wiem, czy nie lepiej byłoby, żeby strzelił na bramkę, bo ten krążek by się odbił. Tam mieliśmy dwóch napastników. Coraz bardziej zmęczony Brian Stewart. Bramkarz naszych rywali. Powinien. Nie zamienia. No to jest, powinien zamienić tego środkowego. No to jest. Udało się wyrwać Jarkowi wznowienie. Jarkowi Rzeszówce pociecha, a tym razem błąd. Ale walczy o krążek, nie udało się go utrzymać w strefie ataku. Jeszcze Mikołaj Łopuski. No, spalony oczywiście, nie mógł tutaj Rzeszutko przejąć tego podania. No tak, teraz każda zmiana, każde zagranie będzie decydowało o biciach tego meczu. Zmiany w obu zespołach, już zmęczenie daje się we znaki, już te zmiany coraz krótsze i coraz bardziej dynamiczne, aby utrzymać tempo gry. Kalinowski teraz z Bebierszczem i z Witkiem, tak jak grają od początku tej trzeciej tercji, tak został ustawiony przez trenera Szejbę trzeci atak na trzy formacje, grają mistrzowie bez Polski. Faulu, bez faulu. Oj, niestety, tam wysoko uniesiony kij, był faul Mateusza Bepierszcza. Może trochę teatralny, to sędzia nie przerwał. Kalinowski do tyłu, Witek strzela! I brawa dla Briana Stewarta, pięknie wyłapał ten krąg. No, bardzo cenna udara Stasiu, nie może biegać w ten sposób grać. Chociaż tu jest bardzo ładna akcja Kamila Kalinowskiego, celny strzał. No, wyjechał Stewart przed pole bramkowe, skrócił kąt. No a tutaj ewidentny faul, za wysoko uniesiony kij przez Mateusza Bepierszcza trafił w twarz brytyjskiego hokeisty. Sędzia tego chyba nie zauważył. Na nasze szczęście nadal więc 5-5. To jest druga taka decyzja korzystna dla naszego zespołu. Wznowienie po prawej ręce Briana Stewarta. Mobilizują się Tyszanie. Pokrzykuje tam do nich walczący o krążek Kalinowski. Kamil Kalinowski, no szkoda, nie przejął tego podania kontra Brytyjczyków. Na szczęście niedokładnie rozegrali krążek, powinno być uwolnienie. Tak jest. Muszą Brytyjczycy pozostawić na lodzie tą samą piątkę. My powinniśmy chyba zmienić, aby wyjechała piątka świeżych zawodników, wykorzystać to, że Brytyjczycy są już trochę zmęczeni. Ja też tak uważam, że powinniśmy większą częstotliwość zmian przeprowadzać. To zmiany powinny być krótsze, po 25-30 sekund. Pozostała jednak ta sama formacja. Taką decyzję podjął trener Jiří Šejba. Znów więc tam Kalinowski walczy o krążek na buliku. Jest on w naszym posiadaniu. Strzał. No niestety trafił wprost w brytyjskiego zawodnika. Teraz pierwsza od dłuższego czasu kontra Brytyjczyków. Jest tam Ross Vinius. Kalinowski sprytnie przedarł, czy tam przy bandzie. Józef Witek nie zagrywa do tyłu, ale trzeba uważać, bo pędzi tu już Drew Fisher.
No, udało się go wyminąć, ale odzyskał krążek. Hokejista Coventry, dobrze Gigardi. Teraz na moment pressing ze strony Brytyjczyków w naszej strefie, podanie wzdłuż po linii. No i może teraz dobrze do środka. Jakub Witecki, Jakub Witecki, ładne nagranie i gol! Radosław Galan wyprowadza Dyszan na prowadzenie. Piękna akcja dwójkowa, Witecki, Galan. No typowo taka hokejowa wymiana podań. I trzecia bramka dla mistrzów Polski, która po raz pierwszy w tym meczu daje nam prowadzenie, a pada dopiero w 56 minucie. Rozpoczął Józef Witek, który dostał podanie od Mateusza Bryka. Bardzo dobra akcja Jakuba Witeckiego, tutaj widzimy na pełnej szybkości i podanie do Radka Galanta, któremu nie pozostało nic innego, jak umieścić krążek w pustej bramce. Pozostało 5 minut i 36 sekund. No i wspaniały nastrój teraz na widowni stadionu zimowego w Tychach. Ucichli na moment kibice brytyjscy. Było już 2-0 dla Coventry, ale podnieśli się Dyszanie. Wykazali swoją wyższość nad rywalem i objęli prowadzenie, ale teraz musimy walczyć, aby utrzymać go do końca, aby nie popełnić tutaj jakiegoś błędu w obronie, a jak się uda skontrować rywali i podwyższyć prowadzenie. Radosław Galan. Przyjdzie krążka do strefy ataku, już tam pędzi Adam Badziński. Krążek przyjmują jednak Brytyjczycy. Kei Tanaka. Kei Tanaka. Dobry tutaj powrót Bagińskiego. Przeszkodził w rozegraniu krążka. Odzyskują go Dyszanie spokojnie. Widzicie, nie będzie uwolnienia. Przejmuje krążek brytyjski obrońca. Zagranie trochę na pamięć, ale szczęśliwie dociera do adresata. I Bartłomiej pociecha w środek. No i będzie kara. Tam dość przypadkowo wprawdzie Brett Robinson położył ten kij pod łyżwę polskiego obrońcy, ale jednak spowodował jego upadek i chyba decyzja sędziego jest słuszna. Jak najbardziej słuszna i całe szczęście, że nie dał kary Bartłowi za tak zwane nurkowanie, bo ten upadek troszeczkę był taki wymuszający. Brett Robinson, 30-letni Kanadyjczyk na ławce kar. Piątka Dyszan, czwórka w zespole naszych rywali, a zatem jest okazja, aby zdobyć jeszcze jednego gola i zapewnić trochę spokoju tutaj kibicom na te ostatnie minuty meczu. 3-2. No można wygrać teraz praktycznie 5-4, te całe dwie minuty. Jak strzelimy bramkę, byłoby to wspaniale. Jak nie strzelimy, nie byłoby to nic złego, bo ten czas mija i wtedy by zostało praktycznie 2 minuty 30 sekund do zakończenia spotkania. No i widzieliśmy znów bardzo woźno celebrował ten zjazd do boksu Boris Walabik. Jarosław Rzeszutko dobrze spisał się na Buliku i teraz Kolusz do Łopuskiego. Zagranie na niebieską, ponownie Mikołaj Łopuski. Spokojnie rozgrywamy teraz zamek. Kolusz, strzał. Dobra interwencja Stewart. Ale wraca krążek do Polaków. Łopuski i Jarosław Rzeszutko za bramką. Nie udało się utrzymać krążka w strefie ataku. Spokojnie Bartłomiej Pociecha zakrywa na drugą stronę. Marcin Kolusz zostawia krążek Pociesze. Ten na drugą stronę. Tutaj Łopuski ma trochę swobody. Łopuski. Tam już z drugiej strony nadjeżdżają jego koledzy, ale akurat krążek nie doszło do podania. Tak, trafił na kij brytyjskiego obrońcy. Nadal jednak Polacy. Utrzymujemy krążek w strefie ataku. Pociecha dobrze do Kolusza. Kolusz do Pociechy. Dobrze. Wymiana podań. Brytyjczycy w kwadracie przed swoją bramką. Trochę tutaj wysunął się Jordan Pietrus. Pociecha. Łopuski z pierwszego krążka, ale nie trafił czysto, nie wytrzymał kij. No i Stewart miał ułatwione zadanie. Dobrze, dobry okres. Oddawaliśmy całe celne na bramkę. Utrzymywaliśmy się przy krążku. Czas leci. Nie stwarzali żadnego zagrożenia Anglicy na naszą bramkę. Ważne, żeby teraz kolejna formacja podtrzymała to. Dobra, ta pierwsza minuta przewagi liczebnej mistrzów Polski. I teraz wyjeżdża na lód piątka nowych zawodników. Kamil Kalinowski z Bepierszczem i z Witkiem. A w obronie Bryk Scott Lost. Kamil Kalinowski. Wychowanek Hokeja Toruńskiego. Do Tychów trafił w tym sezonie z Unii Oświęcim. Wybijają krążek hokeiści Coventry. I za bramki Michał Kotlosz rozpoczyna akcję zespołu, którego jest kapitanem. Zagranie na prawo, Kalinowski, dobra szybkość. Witek, Kotlosz, trochę niedokładne podanie do Bryka, szkoda, bo można było tę akcję zakończyć strzałem. Ale Mateusz Bryk,
No, podał krążek ręką, ale po drodze był rykoszet od hokeisty brytyjskiego, więc sędzia nie przerwał gry. Józef Witek z prawej strony. Strzał. Potrzebny jest strzał na bramkę. Malinowski. Kotlosz. No, był tam te pierwsze, ale nie zdołał zmienić kierunku lotu krążka. Spokojnie Zigardi. Ostatnie sekundy przewagi liczebnej polskiego zespołu. W międzyczasie zmiany przeprowadzili trenerzy obu ekip. Radosław Galan, Brytyjczycy już w pełnym zestawieniu, Jakub Witecki, bohater dwóch ostatnich akcji, Radosław Galan. To jego gol daje prowadzenie mistrzom Polski nad zespołem brytyjskim. Witecki, dobrze, długo tam w narożniku rozgrywają krążek. Utrzymujemy ten krążek w strefie ataku. Adam Bagiński. Ważne, żebyśmy mieli trzeciego napastnika wysoko. Można odnieść wrażenie, że cały czas Polacy mają jednego hokeisty na lodzie więcej, ale tak się nie dzieje. Za chwilę rozpoczną się ostatnie dwie minuty meczu. Znowu próbują wymusić. Symulował, tak jest, Michał Kessnel. Ale sędzia nie dał się nabrać, był blisko. Kessnel. Bez faulu. No, zatrzymany? Nie zatrzymany na środku lodowiska. Włoski obrońca, dobry powrót Jakuba Kessnel. Drew Fischer. Amerykanin w barwach komentuje, Fischer strzela do strego kąta. Na szczęście dla nas ten strzał nie był precyzyjny i teraz okazja do kontry. Dwójką Tyszanie. Strzał z ostrego kąta. Utrzymaj ten krążek w strefie ataku. Walczy Mateusz Pepierz, ale nie dał rady. Nie udało się także Józefowi Witkowi. Brytyjczycy jeszcze próbują, będą próbowali coś zrobić, aby mieć wystawienie w naszej strefie, co pozwoliłoby im wycofać bramkarza. Ale dobry tu pressing ze strony Tyszan. Net Lukaczewicz wrzuca krążek do naszej strefy. Zigardi spóźnił się tu trochę z interwencją tyski obrońca. Nie udało się wybić krążka. Strzał. Zigardi, no, próbował go od razu rzucić, aby nie było właśnie tego wznowienia w naszej strefie. Ale też z drugiej strony nie chciał go rzucić wprost na kij, którego jest Brytyjczyk. Tak jak przypuszczaliśmy, Brian Stewart zjechał już do boksu. No i wszystko na jedną kartę stawiają teraz hokeiści Coventry. Z pustą bramką będą grali w szóstkę w naszej strefie obrony. Nie mają możliwości wziąć czasu, bo już go wykorzystali. No ważne, żeby teraz Jarek Rzeszutko nie przegrał Bulika na czysto. Jeżeli... No, a naprzeciwko naszego środkowego drugiego ataku Kanadyjczyk Carl Lozon. Bardzo ważny moment. Minuta i 10 sekund do zakończenia meczu. Jednak Marcin Kolusz, on tutaj bierze na siebie odpowiedzialność za to wznowienie i wygrywa krążek. Ale odzyskują go Brytyjczycy. No i teraz trudne chwile. Godfrey, zagranie po bandzie. Jest tam Kolusz. Przejmuje krążek. Łopuski, nie udaje nam się go jednak wystrzelić z własnej strefy. Jeszcze duża tam aktywność za bramką Marcina Kolusza. Nils Green. Doświadczony Kanadyjczyk, Godfrey, Trim, strzela, odbija krążek Zigardi, walczy o niego Kolusz, ale powraca krążek do hokeistów Coventry. Ostatnie minuty i teraz udało się go wybić. No, będzie uwolnienie, ale zyskaliśmy kilka sekund. Szybciej, nie ma nawet uwolnienia. Brytyjczycy kontynuują akcję, 30 sekund. Zigardi, dobrze. No, szkoda, że nie podjął ryzyka. Tak, chciał chyba strzelić na bramkę. Strzał, słupek! Ależ mieli teraz szczęście hokeiści Dysty. Nie ryzykowali strzału na pustą bramkę, aby nie było uwolnienia w sytuacji, kiedy ten krążek by tam nie trafił. No, jeszcze jedna rozpaczliwa próba hokeistów Coventry. Wypić ten krążek. Próbuje to teraz uczynić Radosław Galan. Krążek wpada jednak do naszego boksu. Pozostało Brytyjczykom 6 sekund nadziei na doprowadzenie do wyrównania. Ale będziemy mieli wznowienie w środkowej strefie. No nie wiem, zmroził krew chyba tym zagraniem Zigardy kibicom tyskim, dlatego że tam konsekwencją tego było praktycznie do pustej bramki nie trafił zawodnik Coventry. No ale co los nam zabrał, bo przecież trzykrotnie krążek uderzał w słupek bramki brytyjskiej. Ej, to teraz nam oddał w tej sytuacji. Zawsze w życiu wszystko musi wyjść na rękę. Walka o krążek. Kolasz, dobre wystrzelenie. Nie zdążą już tutaj nam zrobić krzywdy. Wyjeżdżają z boksu hokeiści GKS-u Tychy. Wyjeżdżają, jak to w hokeju bywa, do swojego bramkarza. Dziękują mu za grę.
Stefan Szigardi bronił dzisiaj bardzo dobrze. No a Tyszanie w tej trzeciej tercji wreszcie zagrali skutecznie. Pierwsza tercja 0-1, bramka Jordana Pietrusa. Druga bezbramkowa, mimo dużej przewagi mistrzów Polski. W tej trzeciej zaczęło się niedobrze, już w 52 sekundzie Michael Kestel daje Brytyjczykom prowadzenie 2-0. Ale podnieśli się z tego hokeiści mistrzów Polski. W 46 minucie Mateusz Bryk i było już tylko 1-2. W 50 Jakub Witecki po kolejnej akcji Mateusza Bryka doprowadza do wyrównania. A szale na korzyść GKS-u Tychy przechyla w 54 minucie Radosław Galan. GKS Tychy pokonuje dzisiaj przed własną publicznością Coventry Blades 3-2 i po raz pierwszy w historii klubu awansuje do półfinału rozgrywek o Puchar Kontynentalny w hokeju na lodzie od 20 do 22 listopada. Tyszanie zagrają w Rouen.